Dobra, to co? No to zaczynamy. Powitała Państwa syrena fabryczna. Nie pociąg, tylko syrena teraz fabryczna. Teraz nigdy nie wiemy, kiedy będzie ten początek. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w pociągu do literatury, w kolejnej odsłonie. Dzisiaj otwieramy, tutaj tak mi się ciśnie na usta, Manufakturę Wyrobów Literackich. Znaleziona, przeczytana i spółka Literatura ze Środka Europy oraz gość. A to ładne. To ładne i gość, no bo tutaj właśnie najważniejsze. Witamy dzisiaj naszego gościa, którym jest Igor z kanału Graf Zero Vlog Literacki. Dzień dobry, miło mi bardzo. Bardzo się cieszę, że się mogłem tutaj pojawić. My też się cieszymy i jedziemy razem. Gdzie my jedziemy dzisiaj? W granicę zaboru rosyjskiego. Rosyjskiego, no to jest zapowiedziany Lodzermensch. Prawdziwy Lodzermensch. Jedziemy do Łodzi. Pociąg do literatury zaraz odjeżdża. Ja jestem Ania, a to jest kanał Znalezione, Przeczytane. A ja nazywam się Marcin Piotrowski i prowadzę podcast Literatura ze Środka Europy i dzisiaj jako współpasażer tutaj występuję. I współprowadzący. A gdzie kursuje ten pociąg? Do literatury z całego świata. Czasami bliżej, czasami dalej. I czasami jadą z nami goście, czytamy i rozmawiamy. I zawsze tylko o jednej książce. Zapraszamy Państwa na kolejną literacką podróż w naszym cyklu Pociąg do literatury. Jedziemy do Łodzi i rozmawiamy o chyba najbardziej znanej książce, która mówi o mieście Łódź. Tak się pokuszę o taką tezę na początku, chociaż od razu możemy się nie zgadzać, wymieniać tutaj, ale ja mam na myśli popularność jednak i taką utrzymującą się famę do dzisiaj. Książki, która z Łodzią się kojarzy, jakbyśmy zapytali. To trzeba zadać pytanie, gdzie popularną. Bo jeśli w Polsce, to tak, a jeśli za granicą, to myślę, że Hotel Savoy Rota będzie zdecydowanie bardziej popularny. A to być może, to by tutaj rzeczywiście zagiąłeś nas. Teraz nie został sfilmowany przez Wajdę. No tak. Nie jest w kanonie lektor obowiązkowym. No tak, już od razu wchodzimy, na temat filmu. Nie, tak jak mówimy o popularności, no to wydaje mi się, że duża część popularności tej książki, tego tytułu, wiąże się z ekranizacją. Tak, oczywiście. Tak. Film na pewno mocno tę literaturę wypromował, ale ja tak rzeczywiście bardzo w kontekście polskim umieszczałam tę popularność. Łódź no dla Polaków, Łódź kiedyś, Łódź dzisiaj. I nie miasto Łódź. Czekaj, kto tak szydził z miasta Łódź? Tuwim szydził tak, że Polacy mówią miasto Łódź? O właśnie, a Tuwim to jest drugie nazwisko, które najbardziej chyba w tej kulturze literackiej miasta się kojarzy zaraz po Rejmoncie. Wyjaśnię, dlaczego to miasto Łódź, bo to jest też łódzka ciekawostka. No, to jest, wbrew pozorom, to nie jest takie głupie wcale. No bo jakby w Polsce tłumaczono to dlatego, że łodzianie dopiero co dostali prawa miejskie, więc oni się tak popisują, że to jest nieprawda, bo dostali je dawno. Tylko fakt, że miasto się rozrosło bardzo szybko w XIX wieku. Tutaj też przepraszam z góry za dygresję, ale zawsze taką historyjkę wymyślam, jak opowiadam o Łodzi, że wyobraźcie sobie, że na początku XIX wieku rodzi się na przykład no, jakieś dziecko. Załóżmy, że niech to będzie chłopiec o imieniu Janek, tak? I mamy tam rok, no powiedzmy 1809, niech będzie, tak? No to mniej więcej wtedy w Łodzi, w której się ten Janek rodzi, mieszka kilkaset osób. Więc takie miasteczko sobie, prawie wieś. No i dajmy temu Jankowi dużo szczęścia, że on dożywa 100 lat. Czyli taka długość, no więcej niż jedno pokolenie, ale nie dużo więcej. Czyli powiedzmy gdzieś tam będzie umierał, no gdzieś tuż przed odzyskaniem niepodległości. Na przełomie przez wieków Polskę, można powiedzieć. No to mamy już, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 500 000. To jest, tak. To jest ta zmiana, z nie? Z miasta prowincjonalnego, tak. Powiedzmy, do kolosa przemysłowego. No to jest podobna historia z Katowicami, tylko nie ta skala, ale jak ludzie też patrzą na Katowice współczesne, to trudno im uwierzyć, że początek XIX wieku jest wiocha, nawet połowa XIX wieku to jest kompletna, to jest regularna wioska.
Ale od razu mi się cytat przypomina, bo świeżo jestem po lekturze Ziemi Obiecanej, już którejś tam, w audiobooku tym razem wysłuchanej. Wieś przyszła do miasta i przyniosła ze sobą biedę. Od razu mi się tak skojarzyło. I teraz mam do was takie pytanie prowokacyjne. Ziemia Obiecana. Dlaczego taki tytuł? Czy to jest ironiczny waszym zdaniem tytuł? I czy rzeczywiście Raymond opisał ówczesną, taką prawdziwą Łódź? Czy można mówić o tym jako opowieści historycznej na przykład? Znaczy, o historycznej to na pewno nie, bo to jakby moment, w którym powstaje Ziemia Obiecana, no to jest jeszcze współczesność dla Raymonda, nie? Więc jakby tej opowieści historycznej nie możemy mówić. Czy opowieści realistycznej? Nie, też nie. To już jest zupełnie inna epoka i to jest powieść modernistyczna, czyli powieść symboliczna, zdecydowanie silniej. Chociaż oczywiście odwołująca się do pewnych procesów, które w Łodzi dawało się zaobserwować. Ale jak się popatrzy na postacie, na których Raymond się wzorował, czy na to, jak on tworzy obraz Łodzi, to tam się tak pół na pół zgadza i pół na pół się nie zgadza. Jest mnóstwo ciekawostek, które tam można wyciągnąć i pokazywać, że na przykład o, to tak było, a to było zupełnie inaczej. Więc myślę, że jeżeli by tę powieść rozpatrywać jako powieść społeczno-obyczajową, realistyczną, taką jak Lalka Bolesława Prusa, to się okaże, że to jest powieść o nie wiadomo czym. Natomiast jeśli by na nią spojrzeć jako na powieść naturalistyczną, modernistyczną, no to wtedy nam wszystkie klocki wskoczą dopiero na swoje miejsce. Ale to jeśli pozwolisz, jeszcze wrócę do tej mojej dygresji o mieście Łodzi. Mhm. Bo to było właśnie tak, że tak zarzucano łodzianom, że wyście tutaj wyrośli tak szybko, no i musicie się teraz popisywać, że jesteście z miasta. Natomiast prawda jest trochę inna. Ja do pewnego momentu myślałem, że to jest tylko taka legenda, dopóki się sam na własnej skórze nie przekonałem, że tak bywa. Otóż jak się szybko mówi, odpowiada na pytanie, skąd jesteś z Łodzi, to brzmi to jak złodziej. I podobno z łodzian szydzono wówczas, tak, że... Tak, fonetycznie się że, bardzo tak, tak, skąd zgrywa. Pan jest z Łodzi, ja się pana o zawód nie pytałem. I przeżyłem to na własnej skórze, to znaczy nikt ze mnie nie zakpił, tylko ja o kimś opowiadałem. Ładne. Że, a on to chyba z Łodzi. I druga osoba, z którą rozmawiałem, mówiła cały czas, że ale nie, ale dlaczego tak mówisz? I po kilku pytaniach dopiero powiedziała, ale on niczego nie ukradł. No i do mnie dotarło, że z miasta Łodzi. Więc... Ale wiesz, biorąc pod uwagę tych fabrykantów, którzy sobie podpalali fabryki, żeby zyskać odszkodowania, w pewnym sensie jakiś taki rodzaj złodziejstwa. Fajne, że w ogóle o tym w życiu nie pomyślałem. Sądziłem, że podkreśla się to, żeby odciąć Łódź jako przedmiot. Po prostu Łódź, która pływa. W ogóle nie pomyślałem nigdy, że to można tak skleić ze słowem złodziej. O raz. To jest mańka. Tak. Ładne. Nie zapomnę tego. Ale dla mnie ta Ziemia Obiecana to jest taka książka, bardziej się zastanawiałam, na ile jest ona bardzo w tych realiach osadzona. Jest to fikcja literacka, ale właśnie, bo jest to dla mnie na poły powieść bardzo naturalistyczna. Ale z drugiej strony też wiem, jak Raymond ją pisał. I wiem, że ani razu nie był w fabryce. Chyba, że jest to mit, ale czytałam takie opracowania i słuchałam też, ostatnio słuchałam też bardzo ciekawego podcastu w ramach, jest taki podcast, też możemy tutaj od razu słuchaczom polecić, Łódź poprzez wieki. W zeszłym roku powstał na 600-lecie miasta i tam jest cała seria bardzo różnych interesujących odcinków. Jeden jest cały poświęcony Ziemi Obiecanej, czy w ogóle kulturze właśnie literackiej. No i tam są właśnie takie wątki ciekawe poruszone, że Raymond po prostu opisał poniekąd trochę miasto zza szyby, ponieważ siedział w tej kawiarni Urożka bodajże. I rzeczywiście bardzo wiernie oddał bardzo wiele sytuacji i wiemy, że faktycznie te realia tak wyglądały w fabrykach ówcześnie, ale jednak podobno nigdy w żadnej fabryce nie był. A co ciekawe, jeszcze wam powiem, że podobno przed nim jakaś pani, nie pamiętam w tej chwili, chyba Moszkowska. Dwuczłonowe nazwisko, druga. Moszkowska próbowała wydać też w odcinkach nieco podobną książkę, ale nie spodobała się ona
trudno powiedzieć w tym momencie, czy redaktorom, czy Kuriera Codziennego, czy w każdym razie za bardzo próbowała opisywać Łódź zgermanizowaną, taką przez Niemców. I że tutaj Raymond był bardziej gładki, bardziej taki, no nie wiem, może romantyzujący pewne wątki. To mi się wydało ciekawe, stąd takie pytanie do was na początku, na ile ta ziemia obiecana i to, jak Raymond opisywał te wszystkie zdarzenia, nie są jednak troszkę, no właśnie takie podkoloryzowane być może. Muszą być prawdziwe? Pytanie jest, na jakim tle, no bo jak porównamy sobie do tego, co było wcześniej, no to wydaje mi się, że to jest książka, która dużo zmieniała w takim obrazie, pokazywaniu w ogóle miasta i takim zupełnie innym pokazywaniu miasta. Ja teraz czytam tego Raymonda po raz pierwszy i przyznam, że to, co mnie najbardziej zachwyciło, autentycznie zachwyciło mnie, to nazwijmy to sobie opisy przyrody, gdzie przyrodą rozumiemy miasto, żywe fabryki, żywe miasto. I byłem tym zachwycony, bo jak nie, no powiedzmy, że z dystansem podchodzę do opisów przyrody, to tutaj czytałem to z prawdziwą przyjemnością, jak widziałem fabrykę jako żywe stworzenie, właściwie takiego lewiatana. Huk maszyn, zgiełk. Znaczy, czytałem i syciłem się tym opisem miasta i przemysłu i zastanawiam się, czy wcześniej ktoś to zrobił w Polsce. Mamy co najmniej dwie powieści łódzkie. I teraz właśnie, co do tej, o której wspomniałaś, nie wiem, czy my to mówimy... akurat nie wiem, czy się ukazało, bo tego nie udało mi się niestety sprawdzić, ale przepraszam, że jeszcze ci wejdę w słowo, tak. Bo jeszcze jest Miasto złe Zygmunta Bartkiewicza. A to nie powieść. To cykl artykułów. Czy cykl artykułów, tak. Okej. Okay. To jest też ciekawa historia. Złe miasto, to się ukazało parę lat po Ziemi Obiecanej, 6 albo 7, bo Bartkiewicz też podobnie jak Raymond przyjeżdża do Łodzi jako wysłannik Gazety Warszawskiej, tylko że on przyjeżdża w zupełnie innej sytuacji, bo on przyjeżdża w momencie, w którym trwa rewolucja 1905. No, czyli już trochę później. Tak, i on przyjeżdża do miasta apokaliptycznego. Wizja Łodzi, którą on tam oddaje, jest dzisiaj, myślę, że robiąca wrażenie odrobinę, ale wtedy musiała być po prostu straszliwa. Zresztą on zaczyna od takiego pięknego zdania: jest takie miasto w Polsce złe. I on tam dalej właśnie pisze tak na zasadzie takiej, że ponad tam w niebu wygrażające kominami i ze śmierci kpiące, chociaż w całun śmiertelny spowita, i taką piękną właśnie też modernistyczną, młodopolską frazą zaczyna, ale później to już jest taki rzeczywiście cykl artykułów, które on pisze o tym mieście, no, ogarniętym rewolucją. Natomiast rzeczywiście mamy przed Raymondem na pewno powieść Bawełna, nie pamiętam, Latkowski chyba, ale nie pamiętam teraz nazwiska, do której Raymond się odwoływał, ale której nie lubił bardzo, chociaż pewne rzeczy z niej zaczerpnął. I mamy też powieść Wśród Konkolu, i to jest prawdopodobnie pierwsza powieść o Łodzi, to ta, o której wspominałaś? Nie, właśnie niestety nie udało mi się tytułu dokopać do tytułu tej Moszkowskiej. Bo to jest powieść kobiety. To być może o tym. Być może zanim być może, tak. ten odcinek wyemitujemy, to uda nam się sprawdzić. Bo ja tego słuchałam dosłownie wczoraj na tym podcaście. Bo to jest właśnie o tyle tak ciekawa rzecz, że to jest powieść, która wychodziła w odcinkach w gazecie i nigdy nie została wydrukowana. I ją odkryto ponownie... To być może o tym właśnie mówimy, a to jest ciekawe. Kilkanaście może lat temu, no gdzieś tak, więc... Więc to jest ta książka. Ja tam słyszałam, jakby, że tam się pewne wątki nie spodobały pewnym właścicielom niemieckim i po prostu były zbyt drażliwe. Stąd takie trochę prowokacyjne moje pytanie, czy Raymond tam nie za bardzo może to miasto gloryfikował w Ziemi Obiecanej i co w ogóle, czy ten tytuł jest taki właśnie realistyczny, czy jest ironiczny ze strony jakby samego autora. Bo też porównując Raymonda z Bartkiewiczem, to wydaje mi się, że też trochę stosunek do Łodzi jakby ludzi można podzielić właśnie na takich lodzermenszów prawdziwych, miłośników i tych takich jakby zachwyconych w ogóle też rozwojem miasta, rozwojem przemysłu i tymi wielkimi osiągnięciami Łodzi z tamtego okresu. I też z tymi, którzy trochę tak z dystansem do tego podchodzą, okiem krytycznym patrzą jednak na to, że to też było jednak miasto, tak jak u Bartkiewicza,
biedy, wyzysku, bezprawia i tak dalej, i tak dalej. To tak, jeżeli chodzi o ziemię obiecaną, samo to określenie, to myślę, że u Raymonta to jest wielorakie. No, fascynacja miastem na pewno, bo on się przyznawał w listach do niej. To on mówił, że to go fascynuje, przeraża i fascynuje jednocześnie. Więc zdecydowanie tak. Natomiast z Raymontem jest jeden jeszcze problem, że Raymond był, jakby to dzisiaj określić, takim trochę trolem internetowym, tylko wtedy jeszcze, prawda, nie w internecie to robił. On po prostu uwielbiał zmyślać najróżniejsze rzeczy na swój temat i puszczać takie plotki w obieg. Więc tak naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć, na przykład w Łodzi wymyślił taką plotkę, że fabrykanci łódzcy, jak się dowiedzieli, że tu Raymond przyjechał i pisze powieść, to zrobili zrzutkę, żeby go przekupić, żeby on nie płacił, co prawdopodobnie nigdy nie miało miejsca. Czy był w fabryce, czy nie był? Ja się z kolei spotkałem z taką tezą, że on mógł zaliczyć jakąś taką oficjalną wycieczkę. Na zasadzie, że bo tam wpuszczono tylko tam, gdzie on mógł wejść, coś tam zobaczył, ale rzeczywiście jakby nigdzie głębiej nie zajrzał, na pewno w żadnym pałacu czy też mieszkaniu fabrykantów nie był, bo go tam po prostu nie wpuszczono. Tak, że Raymond też, tak jak Bartkiewicz, przyjeżdża do Łodzi jak reporter i to jest to, co on pisze, ale myślę też, że jego celem nie było stworzyć powieść realistyczną. On tam przyjeżdża jednak po to, żeby opisać, pokazać pewne procesy. I dlatego jemu nie było potrzebne to, żeby dotknąć, zobaczyć, powąchać, posmakować, tylko starczyło mu poczuć. Podsłuchiwać tak. Też trochę, myślę, obserwować. Tak. Też jak sobie siedział też w tej kawiarni, to myślę, to zresztą podobno była taka kawiarnia, w której, no też w tamtych czasach tak było, każda grupa, powiedzmy, zawodowa miała swój stolik, więc on u adwokatów podsłuchał to, u bankierów podsłuchał to. No, tylko jakby te wątki związane z sytuacją robotników są po prostu ciekawe o tyle, o ile on się, powiedzmy, tak bezpośrednio nie zetknął z tą ich sytuacją. Zresztą to też była cały czas taka sytuacja jeszcze, że ta rewolucja tak naprawdę dopiero tam kiełkowała, ona jeszcze nie dotarła. To jednak do 1905 roku trochę czasu jeszcze mamy i zresztą tu się pojawia ciekawy wątek w kontekście filmu Wajdy, że robotnicy, czy by sytuacja robotników w ogóle przedstawiona w książce Raymonta, a przedstawiona w filmie, no to jednak są dwie zupełnie różne sytuacje, że Wajda pokazał większy pazur, większy ten taki, powiedzmy, ferment rewolucyjny, pomijając już fakt, że w ogóle zmienił też zakończenie i nadał temu jakby taką większą ekspresję, a w samej Ziemi Obiecanej wersji literackiej, no ci robotnicy są taką trochę bezwolną grupą. Znaczy, jeśli w ogóle chodzi o film Wajdy, to powiem tak szczerze, że ja go bardzo lubiłem, dopóki nie przeczytałem książki. A, czyli najpierw był, u ciebie najpierw był film. Najpierw był film. Plus jeden, w tej samej sytuacji. Bardzo mi się ten film podobał i teraz jakby z perspektywy czasu ja sobie obiecuję cały czas, że zrobię na kanale taką serię książka versus film. Co ten Wajda zrobił z tej książki, i tak? Jednym z odcinków będzie właśnie, bo to nie chodzi o zmiany, bo jakby reżyser ma prawo do zmian. Nie? Ale zakończenie jakby to jednak zmienił konkretnie. To już była ingerencja w tą taką oś fabularną. Tak, myślę, że w ogóle zakończeniu warto jest poświęcić osobną część rozmowy, bo tutaj... W zakończeniu czego? Książki czy filmu? I książki i filmu. Bo to jest jedna z tych zmian chyba, która, powiedzmy, że... No może to może... Nie wiem, czy to do końca była ręka samego Wajdy, nie? Czy to nie było rzeczywiście, że no dobrze, zrobisz pan tę ziemię obiecaną, ale musisz nam pan tutaj coś tam wstawić w to zakończenie. Nie wiem dokładnie, jak to było. Ale jest jedna jeszcze istotna rzecz, bo akcja książki rozgrywa się, jeżeli dobrze pamiętam, to są lata 70. XIX wieku, bo mamy śmierć Wiktora Hugo. Tak, to jest ten słynna scena z bankierem Grzesglikiem. Chyba się spotkałem, że 82 rok. Tak gdzieś wyczytałem, że to jest 8. Możliwe. Ale to jest data znacząca. Można sobie. Natomiast chodzi o to, że pomiędzy tą datą a rewolucją 1905
A przyjazdem Rejmonta do Łodzi, czyli powiedzmy latami 90., mamy jeszcze bunt łódzki. Ja myślę, że ta scena u Wajdy, bo to jest, ja sprawdzałem oczywiście, zdążyłem wszystkie daty zapomnieć, ale mniej więcej chyba 7 lat po zakończeniu akcji powieści, czyli biorąc pod uwagę, jak tam w filmie Dziecko Borowieckiego wygląda, to się wszystko ładnie zgadza, że to chyba chodziło o bunt łódzki. Czy tam chodzi o bunt łódzki, bo ja na przykład kojarzyłem to z już właśnie wydarzeniami rewolucji. XX wieku, rewolucji. A okej, czyli to się zgadza, bo myślałem, że dziwne, że Wajda tak się pomylił, ludzie, którzy to robili, żeby o tyle się pomylić, bo to nie zgadzało się. Bo jakby w trakcie buntu łódzkiego była rzeczywiście taka sytuacja, tylko to się nie rozgrywało w pałacu. Tutaj Wajda kręcił u Poznańskiego, więc to się nie rozgrywało w żadnym pałacu fabrykanckim, tylko jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba w Grand Hotelu, że zjechali się wszyscy fabrykanci, żeby podjąć decyzję, co robić. I początkowo było tak, że większość z nich była za tym, że spełniamy część żądań robotników. I wtedy nie pamiętam tylko dokładnie, czy to się pojawił tam osobiście jakiś przedstawiciel cara, czy pojawił się po prostu któryś z fabrykantów z informacjami, że car się nie zgadza. Nie macie prawa podnosić pensji robotnikom. Z tej prostej przyczyny, że jak wy to zrobicie w królestwie, to cała Rosja zaraz też będzie chciała tego samego, a na mnie tutaj cisną kupcy z Petersburga, że absolutnie nie można tego robić. I to jest taki z mojej strony trochę taki psztyk w stronę tych, którzy twierdzą, że taki wspaniały wolny rynek był w XIX wieku w królestwie, że to ja widziałem takie filmy, jak to wspaniale w Łodzi właśnie kwit wolny rynek. Nie, tam jednak wszystko pod czujnym okiem cara się rozgrywało. Różnego rodzaju na przykład wojny celne kupców łódzkich z kupcami petersburskimi, no to było bardzo taka mocna ingerencja tutaj ze strony caratu i tak to też wyglądało właśnie w trakcie buntu łódzkiego, że ze strony jakby fabrykantów była chęć dogadania się, przynajmniej niektórych, bo oczywiście to nie wszyscy, ale przynajmniej niektórzy chcieli się dogadać, natomiast tutaj z góry przyszła wiadomość, że nie możecie tego zrobić. To ja słyszałam z kolei odnośnie Wajdy, że on miał podobno nakręcone dwie sceny finałowe. I no, tam była jakaś podobno zakulisowo gorąca dyskusja, która z tych scen będzie wykorzystana. Tutaj konkretnie chodziło o tą decyzję o strzelaniu po prostu. I że to było, bo Ziemia Obiecana była kręcona w 74? Czy w 70, którymś? To jakoś połowa lat 70, że mocny wpływ na Wajdę miały już wtedy wydarzenia w Ursusie i w Radomiu. I że rzeczywiście też gdzieś to w tą stronę poszło nie bez przyczyny. Zresztą też jak się patrzy, on bezpośrednio przed Ziemią Obiecaną robił wesele na pewno i popioły. No więc mocna symbolika narodowa, patriotyczna. A w Ziemi Obiecanej zaczęły się te wątki też u niego bardzo takie, z jednej strony ekspresjonistyczne, ale też takie publicystyczne trochę, powiedzmy. Wiecie, też tak na to patrzyła. Zakończenie tego u Wajdy, to nie mam wrażenia, żeby tam było coś, co było mu narzucone. Mam wrażenie, że człowiek obdarzony jakąś wrażliwością, który też wyrastał tutaj już trochę w innych czasach, to wydaje mi się, że nie odbieram tego, że to było coś narzucone. To było bardzo logiczne, takie pokazujące pewien proces historyczny, który miał miejsce. No to są przecież lata, kiedy widmo krąży nad Europą, widmo komunizmu. To już jest po Marksie. Ja jako absolwent ekonomii mogę powiedzieć, że no, Marks opisywał historię, która była już wtedy nieprawdziwa, natomiast opisywał rzeczy wcześniejsze, ale które no, robiły wrażenie. Jak ktoś to czytał, no to takie były czasy. I to, że Wajda pokazał to w taki sposób, to jest to takie, wydaje mi się, bardzo naturalne. To jest bardzo dyskretnie pokazane. Być może ale tak było. No to po czerwony kolor był po prostu symbolem tej zmiany, która wcale nie musiała nadejść, no, ale ruchu robotniczego. Więc nie mam tu wrażenia, że coś mu zostało wsadzone. Natomiast no, w książce tego nie ma. Ale niektóre wątki, wydaje mi się, że musiały być też dla Rejmonta problematyczne, jeśli chodzi też o samych robotników, bo no też był to okres zaborów, prawda? Taki robotnik rosyjski ma więcej wspólnego z robotnikiem polskim niż no, przemysłowiec polski z robotnikiem polskim. W tym kontekście takim też narodowym, no to nie są łatwe sytuacje.
pokazanie jednak dwóch skonfliktowanych grup społecznych, a jednocześnie w innym kontekście no, mamy do czynienia jednak z Polakami, którzy są pod zaborami, tak? Żyją. A jakby bardziej rozumieją rosyjskiego, powiedzmy, robotnika. Znaczy no w ogóle moim zdaniem wątku politycznego takiej typowej polskości, czy tego takiego tradycyjnego antyrosyjskiego podejścia u nas, no to tutaj w ogóle moim zdaniem nie widać. Tu jest rzeczywiście dla mnie wątek ekonomiczny. Jest cudownie pokazane właściwie dwa pęknięcia. Jedno na poziomie majętny-biedny, czy bogaty-biedny, a drugie na poziomie narodowościowym. I to tu bardzo widać. Znaczy ten podział między moim zdaniem... Wajda... Tu bardziej polsko-żydowskie, powiedzmy, stosunki, tak, czy nie, niemiecko-polsko-żydowskie. Zupełnie to pomino. Mhm. I dziwiłem się, jak czytałem teraz książkę, to wydaje mi się, że ten film, już nie da się tego filmu obejrzeć drugi raz, jak się raz przeczytało książkę. I widzi się, ile rzeczy zostało schowanych i jak istotne wątki, które moim zdaniem bardzo rzutują na odbiór książki, zostały pominięte całkowicie, to znaczy są wycięte. No tak jak chociażby w Żarcie jest wycięty cały wątek jeden dotyczący tej takiej postaci kobiecej Małgorzaty chyba, nie Małgorzaty, już nie pamiętam, Ireny, ale jest wycięty cały wątek, to tutaj też Nie widziałam filmu Żart, więc też... Nie. A, tam jest, no nie ma wątku, tak tutaj nie ma zupełnie wątku, no Trawiński u Wajdy ginie, tutaj i no konsekwencje. Nie ma potem kolejnych bohaterów, nie ma kolejnej, jak miała na imię ta Żydówka, która nazywała się Meli. Nie ma Meli i związku Greenspan, tak? Z Wysocym. Mela jest przez sekundę u Wajdy. Ale jest... Nie. Nie, to Mary była, to żona Gryzglika, czytała Sienkiewicza, tak? A właściwie nie Sienkiewicza. W finałowej scenie, znaczy w jednej z końcowych scen, kiedy... nie pamiętam już kto, bo film to akurat dość dawno widziałem, ale jest pokazywanie tych kobiet, które mają te wielkie posagi, tak, że tam jest chyba... W operze ta scena, jakoś w operetce. Nie, na końcu. Tam kiedy się pyta, ile tu mamy milionów dzisiaj? Na samym końcu jest Moryc z kimś, idą przez jakiś taki tutaj salę i tam są pokazywane te kobiety, o tato tyle i tam jest Mela wymieniona. Ale to jest tylko sekunda. No Mela została ostatecznie żoną Moryca Książce, właśnie. Tak. No a to bardzo ciekawa postać, taka, tak. Ja bym powiedziała, mocno taka, nie wiem, czy można powiedzieć feminizująca na tamte czasy, ale bardzo przynajmniej dostrzegająca jakąś tam obłudę i taka no, postrzegana jako odważna, a no, jakby finałowo to tak wychodzi za najbardziej stereotypowego Żyda. Tak. Chociaż przecież zakochana była w, no była zakochana w tym Wysockim. Mhm. I te wątki też są ciekawe, bo właściwie ona się jakby obawiała wejść w takie typowe polskie środowisko, prawda? No, to jest polskość, która pokazała jej chociaż trochę taką swoją twarz, taką odcinania, a jednocześnie no, ja miałem takie wrażenie, że no, było coś w tym, jak ona no, widziała coś, do czego wiedziała, że może tylko aspirować, że nigdy nie da rady i ona sobie to uświadomiła dosięgnąć tego poziomu jednak tej tradycji, tego nasiąkania i, no, i bycia arystokracją taką, no, o której Esterházy kiedyś pisał, ta arystokracja tego typu, że ci, którzy zbudowali zamek w XIV wieku, tych, którzy mają z XV uważają za parweniuszy, no to są mniej więcej ten poziom. Takie niuanse. Takie niuanse i tego już, i ona to czuła, że nigdy nie zostanie zaakceptowana i jednak, no, zabiła miłość, nie? Zdecydowała, że nie... Tak. Że czegoś nie zrobi, ale to, no, z jednej strony takie było dla mnie bardzo interesujące, że ona to dostrzegła, a z drugiej strony później widziałem w tym jednak sens, znaczy dostrzegałem głębię tego, co zrobiła i co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie. Tak, no nigdy nie zostaniesz, nie będziesz Polką, tak, jakby w skrócie. Tak. Chociaż są też oczywiście, no tutaj już otwieramy taki masywny wątek. Ale poczekaj, bo nie zamknęliśmy pierwszego, Ziemia Obiecana, bo zapytałaś, czy to jest w ogóle parodia, czy... Czy to no to jest ten wątek już dawno ucięliśmy, przeszliśmy na film teraz. Ale nikt się nie wypowiedział, bo ja nie wiem, czy to jest... Ja myślę, że można to trochę tak postrzegać. Jako? Po lekturze książki Reymonta, że może to być nieco ironiczne, bo jednak nie ma jednoznacznej gloryfikacji miasta.
Czy ona jest na pewno większa niż tak jak pisał prawdopodobnie Bartkiewicz, bo ja nie czytałam, mówię tylko to, co jakby usłyszałam na tym podcaście. Tam w ogóle nie ma. No właśnie. Znaczy też problem, ale jest inny, ale okej. No więc wydaje mi się, że u Raymonda jest, to się objawia w różnych postaciach. Teraz mi na przykład przychodzi do głowy ten inżynier z fabryki Millera, Myszkowski bodajże. On jest przecież... O, Igor tak. się śmieje. Jest takim przedstawicielem bardzo oryginalnym, bym powiedziała, bo on jest przeciwko bezsensownemu gromadzeniu pieniędzy, tak? Więc on jest przeciwko takiemu kultowi pracy i też gromadzenia dóbr i właściwie tylko, jak mówię, człowiek się otacza tymi aktami własności, a potem i tak umiera w samotności, tak? Z drugiej strony mamy tego Halperna, który w rozmowie z Borowieckim bodajże, tak? Już teraz być może już tych nazwisk tam jest tyle. Nie, Halpern to jest ten, który próbuje się wiecznie dorobić i mu się nie udaje. To znaczy otwiera tam różne kantory, jakieś sklepy, ale i tak klepie biedę, albo tak powiedzmy, że jest dnia na dzień, ale i tak jest zahipnotyzowany tą łodzią, tą jej tak. ekspansją ekonomiczną, podziwia tych milionerów. Wydaje mi się, że to jest też taka postać, przez którą trochę Raymond, no właśnie może romantyzuje albo idealizuje też tych fabrykantów, którzy są tacy wspaniali, bo otwierają tam, nie wiem, szkoły czy szpitale. I tak jakby też tego bohatera za bardzo nie obchodzi ta bieda na ulicach, ale jednocześnie Raymond o niej pisze. Prawda? Bo zauważ, że właśnie, że Raymond pisze wprost, że on był w Łodzi zafascynowany, ale nie widział tego, że ludzie mordowali się w bramach, że były wieczne tak problemy, że tutaj, że nie było tego, nie było tamtego, więc jakby to jest taki moment, w którym narrator nam zestawia wizję tego Dawida, tak? I to, co było naprawdę, więc to jest takie no jakby zderzenie jednak tej wizji romantycznej. Ja, jeśli mogę... Dlatego, to tylko zamknę, tak. Dlatego ja uważam, że jest to poniekąd trochę tytuł z przymrużeniem oka. Ziemia obiecana, natomiast no nie dla wszystkich i dla niektórych no pełna no trudnej walki o byt, tak? W znaczeniu jednostkowym z całą pewnością ten tytuł ma wydźwięk taki bardzo no, przewrotny. Natomiast gdyby popatrzeć na to trochę szerzej, to znaczy przez pryzmat nie poszczególnych bohaterów, ale na przykład nacji, to wydaje mi się, że tutaj już zupełnie na serio ten tytuł, tak, Ziemi Obiecanej, tak, do której dążą Polacy do czegoś innego, Żydzi do czegoś innego, Niemcy też do czegoś innego, ale wszystko to spotyka się w Łodzi akurat, tak? Chociaż to jest Łódź, no, w jakimś mieście, tak jak mówiłeś, tak jak każde miasto w tamtym okresie. Tak, bo Marcin tutaj widzę na większość wątków mówi, że ale to tak jak wszędzie, to tak jak we wszystkich zaborach. Może nie we wszystkich zaborach, ale tak wyglądały miasta, które przechodziły gwałtowny proces uprzemysłowienia, jak się poczyta. Tylko być może nikt tak tego nie opisał, jak Raymond na przykładzie Łodzi. W Polsce, tak, ale jak się spojrzy na opisy Londynu z XIX wieku. Jak się spojrzy na to, jak wyglądało chociażby te angielskie zagłębia włókiennicze wszystkie, to wyglądało dokładnie tak samo, tylko jeszcze bardziej, bo Anglicy byli jeszcze twardsi niż ci zawodnicy tutaj. I dla mnie ta Ziemia Obiecana jest bardzo serio, bo jak ja na to też patrzę z takiego punktu widzenia chociażby społecznego, to przecież ci chłopi, którzy przyjeżdżają tam, oni rzucają tą swoją ojcowiznę, nie tylko chłopi, rzuca też szlachta i przyjeżdża jednak w ta zubożała, lepszego ta, która życia. Potraciła włości swoje. Więc to, czy im się udaje, czy nie, to jest jedna rzecz, ale Ziemia Obiecana to nie jest ta, do której dotrzesz, tylko ta, do której zmierzasz. No to jest dla mnie ta historia o takim w sumie poszukiwaniu, nie? No oni idą po prostu i liczą, że się uda. No i tyle. Ale myślę, że jednak jakąś unikalność Łodzi chciał Raymond pokazać, bo przecież mówił, że no, to tym się różni od chociażby tam chyba pada porównanie do Warszawy, że mnóstwo przecież ciągnie tych biznesmenów, powiedzmy ówczesnych, biorę w cudzysłów, z Warszawy do Łodzi. Na 10 przyjezdnych, 9 chce otwierać fabrykę albo jakiś przemysł i od razu zarabiać miliony. I znowu możemy otwierać, słuchajcie, kolejne wątki, nie wiem, jakieś takie kapitalistyczne.
walki frakcyjne między fabrykantami, no nie wiem, wytwórstwo Tandety, żeby więcej zarobić. Tutaj można zestawić też postacie tych fabrykantów, Bauma na przykład, tak? Starego fabrykanta przyzwyczajonego do pewnych zasad nawet w, no, powiedzmy. Tak. To jest ciekawe też. Ciekawe jest też o tyle, że te postacie, na których Raymond się wzorował, to czerpał je z bardzo różnych okresów, zestawiając w jeden czas, tak? Ale też bardzo często bywało tak, że przypisywał im zupełnie inne cechy, niż oni się w rzeczywistości charakteryzowali. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taką ciekawostkę, że w pewnym momencie pojawia się tam nazwisko prawdziwego łódzkiego fabrykanta, bo o ile wszyscy są zmyśleni, to nagle ni stąd, ni zowąd wypływa nam nazwisko fabrykanta. Który jest prawdziwy? Tak. W pewnym momencie to Ale jest... Ale który? Scheibler. A, Scheibler. Pojawia się nazwisko Scheiblera, to był... To zrozumieją tylko ci, którzy są złodzi, którzy znają historię. To ludzi spoza to jest po prostu... Wszyscy są prawdziwi, no. Albo... Znaczy, nie, bo ja się zastanawiam, czy to nie wynikło właśnie z tego, że Raymond zabezpieczył się przed jakimiś procesami o zniesławienie. Na zasadzie, dobrze, to ja tu wstawię z jedno, powiedzmy, nazwisko prawdziwe, więc jak mi będą mówić, że o, pan mnie pod tą postacią zniesławił, to ja powiem, nie, ja tu przecież pana wymieniłem, bo Scheibler był zestawiany bardzo często z Buchholzem, że Buchholz to jest właśnie czyli stary taki Scheibler. Odhumanizowany, tak? Tak, źle ten traktujący najbogatszy, ludzi. Chociaż jeszcze gorszy był Poznański ponoć, któremu tutaj to jest... Ale to nie jest taka pierwsza planowa postać jak Buchholz jednak, nie? Ale to jest ten najważniejszy wróg, to jest Szaja, tak? Bo, a, Mendelssohn. Mendelssohn. Tak? Największy przeciwnik Buchholza, który potem tak, jak po śmierci tak, Buchholza tak. nie jest w stanie sobie nawet już miejsca znaleźć. I tam jest też właśnie taka sytuacja, że on się później jest tak wspomniany chyba jednym zdaniem, że on się zwraca bardziej ku takim charytatywnym jakimś takim posunięciom. To rzeczywiście tak było z Poznańskim, że on był, to były najgorsze warunki pracy były w zasadzie u Poznańskiego, ale później on zaczął nagle jakieś takie szkoły dla dzieci ze wsi, z tych rodzin swoich robotników, gdzieś tam pod Łodzią budować i nagle się bardzo, bardzo, że bardzo zmienił. Szlachetny człowiek. Tak, jakaś taka, no rzeczywiście pod koniec życia przemiany, z tym, że to też trzeba pamiętać, bo w Łodzi, mam wrażenie, są dwie takie narracje dotyczące fabrykantów. Pierwsza jest taka bezpośrednio jakby jeszcze po PRL-u, że to byli wyzyskiwacze, wypijali krew łódzką, niszczyli i tak dalej. Druga, która jest zupełnie w kontrze, że to byli prawdziwi budowniczowie Łodzi, tak? Że to byli no, ludzie, którzy byli odważni, którzy sięgali więcej dalej. No być może rzeczywiście kogoś tam skrzywdzili, ale to przecież oni to miasto no to właśnie tacy, którymi ten Halpern się tak zachwycał. Tak. To dokładnie tam to opisał. Tak, ale ja myślę, że i jedna i druga z tych relacji jest i prawdziwa i fałszywa. Że to gdzieś prawda jest gdzieś tam po środku. Zresztą jak się popatrzy na ich życiorysy, to wielu z nich to byli porządni ludzie. To no, nie każdy był jakimś tam, no nie wiem, straszliwym wyzyskiwaczem. Zresztą później wielu z nich zweryfikowała II wojna światowa. Zwłaszcza tu myślę o niemieckich fabrykantach, że ich postawy w czasie II wojny światowej były bardzo zróżnicowane. Na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, to wyleciało mi teraz zupełnie z głowy. Bidermanowie to byli tacy, którzy bardzo mocno wspierali polskich robotników. Oni mieli tam, rozmawiali z AK, jakieś takie umożliwiali. A to nieźle to śledziłeś, widzę. Kwerentę robiłeś. To aż taką. Ja pracowałem w bibliotece w Łodzi i Bidermanami się zajmowałem, że tak powiem, nie naukowo, ale archiwistycznie. O tak, ich spuścizna fotograficzna to przechodziła przez moje ręce. Więc to byli tacy Niemcy, którzy rzeczywiście czuli się Polakami. Natomiast teraz mi właśnie wyleciało z głowy to ci od browaru w Łodzi. Zawsze browar. To jak no, sobie przypomnisz, ważne. To my nie pomożemy. Wrzucimy tak. Albo napis, albo w opisie. Tak. Ale tutaj była sytuacja z kolei zupełnie odwrotna, bo oni podpisali Volkslistę. No to jeszcze wprawdzie nie zawsze świadczyło
o jakiejś kolaboracji, ale oni nawet czcionki, w którymi drukowali jakieś ulotki, zmienili na takie, żeby się tam jakąś szwabachę czy gotyk, mm-hmm. żeby to się bardziej niemiecko kojarzyło. Tak, więc to oni byli już skrajnie, że tak powiem, tak poszli w przeciwną stronę. I to tak tych niemieckich fabrykantów, no niestety, znaczy los wszystkich spotkał bardzo podobnym, bo to... Ale wiesz co, ja też nie miałam aż takiego wrażenia, że wszyscy ci fabrykanci opisani przez Raymonta, że oni wszyscy byli tacy do szpiku źli. No Buchholz był chyba najbardziej taki wyrazisty. Zresztą myślę, że też przez Kessler. Te takie... No i Kessler też, przez to jak też no, tutaj potraktował akurat też Malinowska, tak? Zosia Malinowska. Tak. Ale Miller na przykład taki wydawał się trochę naiwny, powiedzmy, tak. Jedyna chyba, znaczy no może nie jedyna, ale jedna z niewielu takich dobrych postaci. A ja tutaj tak myślę o fabrykantach, bo tam dobrych to więcej znajdziesz. No tak, tak, no, tak. Już nie mówię, że Trawiński, który też był przecież taki uczciwy, czy no, w ogóle nie nadający się do biznesu, byśmy powiedzieli dzisiaj. Nie, dlaczego? No na początku jest podkreślone, że odniósł sukces później. Tak. No tak, tak. To Wajdy się nie nadawał do biznesu. Właśnie. Tak, to być może. Wajda zabił jedynego polskiego przedsiębiorcę, który odniósł sukces. Chodzi mi o to, że nie uciekał się do tych takich najbardziej prymitywnych sposobów wyłudzania, prawda? Pieniędzy przez tam asekurację. To jest bardzo ciekawa postać. Bo... Zresztą jego żona też, Nina Trawińska, i tutaj zupełnie inaczej u Wajdy, nie? Wygląda. Tak, tak, tak. Znaczy, tak. No Wajdy nie wygląda, bo on ma 5 nie minut ma tego wątku, tak jak z Melą. Ale, tak jak z Melą. Ale właśnie przez to ucięcie ona u Wajdy wychodzi na taką zupełnie oderwaną od rzeczywistości kobietę, głupią, no jakby ona nie ma możliwości się obronić. Ta scena jest u Raymonta, tylko biorąc pod uwagę wszystko to, co jest później, to jakby my zaczynamy tę postać rozumieć. W momencie, w którym jakby Wajda ją ucina w tym miejscu, no to robi z niej po prostu jakąś oderwaną od rzeczywistości idiotkę, tak? No takie niestety prawa, powiedzmy, adaptacji filmowych i ja bym tu trochę broniła reżyserów, no bo nie da się jeden do jeden. Ale ja myślę, że to jest świadome. No to już wchodzimy na osobny jakby temat, bo jest tak dużo wątków i tak dużo postaci, że jakby się chciało oddać wiernie pewnie całą książkę, film i tak jest dosyć długi. No, ale wydaje mi się, że musi być pewna wizja. To tak jak nawet o Konopielce rozmawialiśmy ostatnio i to w komentarzach koleżanka zwróciła też uwagę na ważny wątek, myśmy to pominęli, ale tam się też jedna scena zupełnie nie znalazła w filmie Śmierci dziecka. Ja też potem się zastanawiałam, bo to była ważna scena na swój sposób. Ale nie wypacza ci jej książki, a moim zdaniem u Wajdy pokazanie... To jest, powiedziałbym tak, pokazanie Polaków jako przedsiębiorców polskich, jako frajerów, którzy żyją po prostu jakimś mitem honoru, to jest jeden. Dwa, moim zdaniem, mocne podbielenie z kolei wątków żydowskich, no bo kim jest w książce Moryc, to jest zupełnie inna postać niż u Raymonta. No to i to moim nie zdaniem no, bardzo mocne. Nie no, że aż tak skrajnie inny, to przesadzasz, no bez przesady. Uważam, że skrajnie inny. Jak się ogląda film Wajdy, to jest to sympatyczna postać, jeszcze podkręcona przez bardzo fajną kreację Przoniaka. A jak się spojrzy... Nie, ale są pokazane wszystkie przecież jego takie podłostki, to jak za plecami Borowieckiego spiskuje z Gryslikiem. W filmie moim zdaniem w ogóle nie ma. W filmie to jest... Nie jest to może tak podkreślone, w książce ale dopiero widać, jak on robił ustaweczkę i to jest piękna rzecz. W książce masz te wszystkie podchody i masz jakby taki też jego pewien sposób myślenia, ale nie powiedziałabym, że skrajnie. Uważam, że nawet przecież ta scena, w której Max mu mówi, że ty jesteś taki sympatyczny, ale czuć cię. Ale on tylko mówi, to jest dla mnie, to było przez dopóki nie znałem książki, to było przekomarzanie się między do tej postaci. Przyjaciółmi, którzy się znają, natomiast dopiero jak przeczytałem książkę, no to tak pomyślałem, może to mamy trochę różne odbiór. A to ja mam do was pytanie w takim razie. Teraz słuchałem na audiobooku Ziemi Obiecanej i szczerze mówiąc nie wyłapałem tego, a nie miałem niestety możliwości sprawdzić, czy jest w książce ta słynna scena, która jest też w filmie ze zdjęciem. Że w pewnym momencie jakieś tam szamotaniny
Morycowi wypada zdjęcie Borowieckiego. Nie, jest chyba. Wydaje mi się, że tam jest ta scena, bo któryś z bohaterów nawet zadaje takie pytanie. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że ona jest tylko w filmie. Ona jest na pewno w filmie, ale teraz słuchałem audiobooka i ja tej sceny nie wychwyciłem. A to teraz mi się zlało. Bo ja pamiętam tą scenę, ale nie pamiętam. Tak. A co tu robi zdjęcie Borowieckiego? I Moryc to szybko gasi jakimś takim tekstem. A to jest właśnie to, o czym mówiłeś, jeśli chodzi o Melę, że to znaczy, bo są różne interpretacje, począwszy od tej, że to jest jakiś tam, no nie wiem, homoseksualizm tego. Moryca, tak, 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 że on dlatego to zdjęcie nosi. Natomiast mi się dużo bardziej podoba ta interpretacja, która mówi, że to jest właśnie to, że on widzi w Borowieckim ten ideał polskiego szlachcica, którym chciałby być. No to gadamy o Borowieckim, otwieramy nowy wątek. Pogadajmy o Borowieckim, to będzie bardzo ciekawe. Tak. Czy was przekonuje, albo nie, inaczej, bo tu znowu mamy w sumie dwie postacie w filmie i w książce, prawda? Też przez to zakończenie. Można powiedzieć, że to jest trochę inny Borowiecki u Wajdy, a trochę inny u Reymonta. Mi się wydaje, że on u Wajdy jest taki bardziej drapieżny lodzermensch i też przez tą scenę z kamieniem na końcu i tą decyzję o strzelaniu. W książce on się tak na koniec, mam wrażenie, tak się rozpływa, albo taki niewiarygodny się robi. W takim jego takim dojrzeniu do tego, że nagle on stwierdza, że przegrał życie, że cały czas wraca do przeszłości, że się okazuje... Poczekaj, to mówimy o Borowieckim czy o zakończeniu, bo moim zdaniem to jest wątek zakończenia książki, do tego bym sobie porozmawiał sobie. Też możemy, ale no jednak to zakończenie dla mnie jest mocno też tą sceną, no tak, kiedy Borowiecki spotyka Ankę, prawda? I kiedy, powiedzmy, doznaje nawrócenia na filantropa. No powiedzmy, że daje mu szansę książka, tak? Że daje mu szansę. Tak. Ale przez to mi się wydaje mniej postacią taką wiarygodną, bo wydaje mi się, że on miał wiele razy wcześniej możliwość, okazję dojść już do takich wniosków. Na przykład po śmierci Buchholca, bo też nie, widział... Nie mógł, daj spokój. No tak. Znaczy to, co ty mówisz... Ale jestem kobietą, to wiesz. To, co ty mówisz, to jakby krytyka literacka zarzuca Reymontowi od momentu wydania tej powieści aż do teraz. I to jest moment książki, jeden z kilku, który budzi bardzo takie duże spory wśród krytyków literackich. No jakby, znaczy zarzut podstawowy, jaki jest, to jest taki, że to jest niemożliwe. To, co się stało w zakończeniu, jest psychologicznie niemożliwe. Natomiast linia obrony, jaką ja się spotkałem, jest też bardzo interesująca. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Borowiecki został wychowany w dworku szlacheckim, takim, którym takie słowa jak honor, jak prawda, jak odpowiedzialność jednak coś znaczyły. I szybko się tego wyrzekł. Oj, właśnie myślę, że nie szybko, bo on jakby całe dzieciństwo i sporą część młodości to go kształtowało, prawda? On dopiero jedzie później do Rygi. Tak, w Rydze tam się poznają wszyscy trzej, tak, studiują na studiach. I tam prawdopodobnie następuje to pęknięcie, tak, że on chce czegoś więcej. I Reymont podkreśla to wiele razy, że w Karolu jest dwóch ludzi. Że on ma wrażenie, jakby był w nim inny człowiek. Że ten drapieżny właśnie, ten, który widzi to, co się dzieje wokół niego, ten, który dąży na przykład w scenie, w której no nie wiem, czy spoilerujemy, czy nie, ale chyba możemy, tutaj tak, to akurat tak. Spanafeusza spoilerowania. Tak. W scenie, w której on podejmuje decyzję o zerwaniu zaręczyn. To jest tak, że zaraz po tym, jak to zrobił, to chciał się już cofnąć, tak? I myślę, że chodzi o to, że to jakby chciał Reymont podkreślić, że pewnych fundamentów nie da się wyrzec. Że on może rzeczywiście być innym człowiekiem, próbować się zmienić, ale ta szlachetność gdzieś tam w nim będzie siedziała. I z racji tego, że pieniądze mu nie dały szczęścia z przyczyn różnych, to można też wnioskować z tego epilogu,
to ta szansa, którą mu daje Raymond, bo on na całe szczęście urywa. Bo gdybym ja tam dostał obraz właśnie, jak tu Borowiecki no, się wspaniale zmienił, jak tu siłaczka nagle sprzedał swoją fabrykę, no to dobra, to może bym nie uwierzył. Natomiast to, że on no, nadużyje tego określenia, ale taką sytuację konradowską nawet, że on się zastanowił chociaż nad tym, że mu to przeszło przez głowę, że może... Że się zawahał. Tak, że się zawahał, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne moim zdaniem. Przy takim człowieku, jakim był Borowiecki. Ja tego nie kupuję chyba jednak do końca. Wydaje mi się, że Raymond jednak trochę podkoloryzował czy zromantyzował, próbował zromantyzować tego bohatera, bo on jednak za dużo kalkulował wcześniej. Tam za dużo było takiego wewnętrznego zastanawiania się chociażby przez pewien fragment w powieści. On jeszcze nie zrywając z Anką, cały czas ma gdzieś w zanadrzu tą Madę, którą sobie zostawia na wszelki wypadek. No i ja tam nie widzę jakiejś takiej miotaniny u niego między uczuciem a takim to nie twardym, jest miotanina. Ale dajcie mi skończyć, realizmem. Tylko wydaje mi się, że nie był do końca albo odważny, albo nie był do końca zdolny do głębokiego uczucia, być może. I też jeśli chodzi o jego stosunek do ojca i do pewnej tradycji, o której wspomniałeś, no to przecież jakby przez prawie całą powieść to jest taki bardzo widoczne, no tam nie ukrywa tego, no mój ojciec to jest zmumifikowana szlachetczyzna. I nie widziałam w działaniu jego żadnych kroków, które by podjął, żeby uwierzyć w to, co się dzieje na końcu, prawda? Poza tym, że po prostu, tak jak powiedziałeś, no stwierdził, że rzeczywiście no, nie ma sensu całego życia poświęcać może wyłącznie sobie. No ale to już tak trochę późno. Dlatego no, mnie nie przekonuje, znaczy mam wrażenie, że to jest taka bardzo naciągana interpretacja, która chciałaby tłumaczyć pewne wcześniejsze wykalkulowane zachowanie oportunistyczne lekko. Jest. Tu jest jeszcze jedna interpretacja, myślę, że w kontekście Borowieckiego bardzo ważna, ponieważ od Raymonta po ziemi obiecanej, środowiska prawicowe zwłaszcza, między innymi Dmowski, oczekiwały takiej recepty na to, że tutaj no, wielki pisarz Raymond da nam receptę, zresztą on się wtedy z Dmowskim dość takie zażyły relacje, no. Utrzymywał, wymieniali listy, Dmowski później odpłacił recenzją taką, no, bardziej pozytywną niż negatywną. Współpraca barterowa. Znaczy, tam pewne rzeczy skrytykował, ale ogólnie zasadniczo to pochwalił dość mocno tę powieść. Natomiast oczekiwano takiej recepty. Co my Polacy powinniśmy robić, żeby nas tutaj trzy razy nie kupili i żebyśmy nie zostali z niczym, prawda? I Żydzi, i Niemcy, i w ogóle wszyscy inni dookoła. No i po tym, jak się powieść ukazała i do dzisiaj w zasadzie pokutuje taka interpretacja, że Raymond nie zostawia takiej odpowiedzi, ponieważ jeśli w Ziemi Obiecanej obserwujemy konflikt taki na zasadzie trójkąta, czyli powiedzmy mamy, znaczy może nie konflikt, ale relacje. Tradycja z jednej strony, jakaś, no nie wiem, nowoczesność z drugiej strony i cywilizacja, tak? To tak co najmniej kilku interpretatorów, tam profesor Cichocki, profesor Śmiechowski w ten sposób piszą, ale oni też się przychylają do tego, że tu nie ma odpowiedzi, no bo Borowiecki ponosi klęskę. Nawet jeśli wygrywa jako człowiek, jako przedsiębiorca, to po pierwsze nie wygrywa swoją pracą, nie wygrywa cechami swoimi charakteru, tylko wygrywa oszukując system, bo zrywa zaręczyny, tak wrzenia się w coś gotowego. No, korzystając z pewnych dogodnych tak, więc jakby, sytuacji. Dla Polaków, no nie, to jest żadna duży odpowiedź. Duży posag Mady Miller. Tak, to jest żadna odpowiedź dla Polaków, a ja uważam, że wszyscy, którzy tak twierdzą, nie zauważają jednej postaci bardzo istotnej, czyli Trawińskiego, bo to w nim jest odpowiedź na pytanie, jak powinni postępować Polacy, a nie w Borowieckim. Różnica między Borowieckim a Trawińskim to jest taka, jak to dzisiaj, to zawsze zapominam, ten bardzo taki mądry coach amerykański, no nie wiem, jak go tam nazwać, filozof, mawia Peterson chyba, tak, bodajże, clean your room. Czyli zacznij od uporządkowania swojego pokoju.
Borowiecki ma bardzo nieuporządkowany swój pokój, bo tam się przywijają, jak ona się tam nazywała, ta, którą Kalina Jędrusik gra. Lucy Cukerowa i ta Ekiertowa. Tak. Pierwsza jego, tak. Nawet nie wiem, czy można powiedzieć miłość. No, ale właśnie o to chodzi. To jakby on ma bardzo niepoukładane życie wewnętrzne, to jak on funkcjonuje. A jak spojrzymy na Trawińskiego, to jest zupełnie inaczej. Trawiński ma problemy, ale przez to, między innymi, że to może jest mało realistyczne, ale tak jest, że ludzie dostrzegają jego szlachetność. Przecież Borowiecki mu pożycza ostatecznie pieniądze też w książce, w filmie mu nie pożycza. Ten stary ale Baum... Ale w książce na początku też chyba mu odmawia. Tak, dopiero później. Tam jest cały wywód, prawda, że nie opłaca mi się. Tak, ale stary Baum też dostrzega w nim, że pan jesteś inny niż ci wszyscy współcześni, więc ja panu pożyczę. Co zresztą pasuje do całej filozofii postawy Bauma jako takiego starego przedsiębiorcy z pewnym kodeksem honorowym, tak to nazwijmy. A jeśli by wziąć pod uwagę, że Raymond wzorował Bauma na Gejerze, to tak? Nie ma nic wspólnego z ale tu zauważcie tutaj jakby jeszcze ten wątek w stosunku do ojca, no to jakbyśmy też przeszli na Bauma teraz na chwilę, to też się objawia pewnym takim, może nie brakiem szacunku, ale takim spojrzeniem, no tak jak Borowiecki na swojego ojca patrzył, tak Baum też nie uznawał swojego ojca, który się gdzieś tam też zmumifikował w pewnym sensie w jakichś czasach, które już minęły, no bo chciał prowadzić nierentowny biznes, powiedzmy, tak? To jest klasyczny konflikt pokoleń tam jest. Tak. No, tylko jeden ma szlachcica, drugi tego jest pełna fabrykanta. W literaturze, tak. Ale nadal jakby ja nie przyjmuję tej linii obrony Borowieckiego, chociaż postać ciekawa, niejednoznaczna. W filmie też bardzo dobrze odegrana moim zdaniem. Wiesz co, jeśli jedną rzecz mogę tylko wtrącić, bo jakby rozumiem, że ta postać wydaje ci się niemożliwa do zaistnienia i to jakby to przyjmuję. Natomiast chcę tylko podkreślić jedno, że Raymond co najmniej kilka razy to podkreśla, że w nim siedzi ten drugi szlachetny człowiek, że to znaczy ja rozumiem, że można w to nie uwierzyć. W porządku. Natomiast to jest cały czas podkreślane. I potem mamy taki przeskok czasowy, no to jakby trudno wyobrazić sobie, że ten drugi człowiek mu tam nagle gdzieś zniknął, nie? Że on się pozbył tego wszystkiego. Tym bardziej, że jego sukces nie ucieszył. Z wielu powodów, prawda? Że, no nie wiem, Rafał Ziemkiewicz chyba interpretował to zakończenie w ten sposób, że Borowiecki po prostu... zdobył te miliony, no i nagle się okazało, że no w sumie to on ich nie potrzebuje. One go nudzą. Tak, one go nudzą. Bo tam się właściwie tak to się kończy, że no co mam z tego życia? Nuda i miliony. Ale one go nudzą dlatego, że on osiągnął swój cel. Jak ja pamiętam, kiedyś postanowiłem, że przebiegnę maraton. I pamiętam, wyobrażałem sobie ten moment. No i przebiegłem, zapikał mi zegarek, spojrzałem i nic się nie zmieniło. To było rok przygotowania, dążenia do jakiegoś celu, coś robisz, nie ma nic dalej. Jest to fantastycznie pokazane też w serialu The Crown, jak się spotyka Filip z astronautami i wyobraża sobie, jakież oni będą mieli głębokie przemyślenia po tym, jak stanęli na Księżycu. Oni biegają po tym pałacu i mówią, nie, no byliśmy. No, byliśmy. Nic więcej tam nie ma. No, dobyliśmy i wróciliśmy. Nie zmieniło nas to. Ja z kolei, jak patrzę na Borowieckiego, to mam wrażenie, że mi jest dużo bliżej go do twojego postrzegania tej postaci, że on przebywa w dwóch światach. Mówisz o Igorze, mówiąc twojego tutaj słuchaczom. Tak, mówię do Igora. Mówię o Igorze, tak. Że przebywa w dwóch światach i w jednym świecie, w tym świecie takim czystych, nazwijmy to takim przemysłowym, jest jednym człowiekiem, a w drugim jest drugim człowiekiem. Ja znam ludzi, osobiście znam, którzy będąc, nazwijmy to, stosunkowo bezwzględni pracy, są zupełnie innymi ludźmi, jeżeli są poza kontekstem biznesowym. I jest to dla mnie też trudne do pojęcia. Ale to jest zupełnie co innego. Nie. Oddzielanie jakiejś sfery prywatnej od sfery zawodowej. Moim zdaniem to jest dokładnie tu, to jest o Borowieckim. Raczej mówimy o tym, jak się zmienia bohater, jak szlachetnieje.
być może nie musiał, być może książki. On nie musiał szlachetnieć, tylko zniknął mu pewien cel. Coś, co go napędzało, coś mu znikło i teraz on musi szukać czegoś nowego. Jak ja patrzę na zakończenie tej książki, ono mnie rozczarowało okrutnie, ale nie z powodu tego, czy jest wiarygodne, czy nie, tylko przedostatni rozdział, kiedy Borowiecki idzie po tych fabrykach i stał się Buchholcem i myślę sobie, Boże, jak on to dobrze wymyślił. On stał się Buchholcem, życie go nudzi, wszyscy ludzie go wkurzają, chodzi po tylko tych fabrykach. Tylko jeszcze na wózku nie siedzi. Jeszcze nie ma nóg, to jest cel dalszy. I potem czytam ten ostatni rozdział i sobie myślę, jak można było zepsuć taką konstrukcję. Tak genialnie domknięte i po prostu dopisać coś, ja nie wiem, to było ku pokrzepieniu serc dopisane, takiego dla jakichś romantyków niepoprawnych. Nie, no dlatego on jest dla mnie niewiarygodny, bo ja jakby postrzegam teraz tak jakby jeszcze to, po tym, co wy powiedzieliście i ty, Marcin, teraz, że on po prostu, ponieważ się tak strasznie znudził, to stwierdził, że może warto być dobrym człowiekiem, a może można byłoby inaczej pokierować swoim życiem. Tak, nie zgadzam się. Nie, wydaje mi się, że człowiek różne... Ale też nie chcę powiedzieć, że on był jednoznacznie zły, nie, no tak, nie, jest o tyle ciekawa postać, że... Sporo jest postaci historycznych, które w którymś momencie stwierdzają, że jednak czegoś więcej od życia chcą. W skrajnym przypadku marksiści powiedzieli, bo ich na to stać. Bo ich na to stać, to teraz mogę, bo wcześniej nie miałem możliwości dotarcia do tej refleksji. Teraz dotarł. Po prostu. Ale to słuchajcie, to tak jak wam właśnie wspominałem o Poznańskim, bo to jest bardzo podobna historia. No człowiek, który zapewniał swoim robotnikom najgorsze praktycznie warunki pracy w Łodzi, nagle zwraca się ku filantropii pod koniec życia, więc to się u nich zdarzało i to nie jest nic jakby tutaj zaskakującego, ale wydaje mi się, że to porównanie z Buchholcem jest bardzo trafne, tylko tak z perspektywy Reymonta i w ogóle powieści, że ich różni pochodzenie, bo niemiecka szlachta nie robiła w Łodzi interesów. Ci Niemcy, którzy robili w Łodzi interesy, to byli zupełnie inni Niemcy. Znowu do moich ulubionych Biedermanów. Przemysłowcy, wrócę. Przedsiębiorcy. Tak, ale oni się wywodzili w ogóle z zupełnie innych rodzin. Właśnie mówię, wrócę do Biedermanów, bo to jest taki przykład rodziny, która zaczyna od robotników. To pierwsze pokolenie, które się bogaci, to są robotnicy. Drugie pokolenie rozwija, robi wielki interes. Trzecie bankrutuje, to standard łódzki tak mniej więcej zawsze wyglądał. Poza paroma wyjątkami. Ale w pewnym momencie to jest chyba zdjęcie, pamiętam takie bardzo właśnie charakterystyczne zdjęcie z ich, które tam po nich pozostało. To jest właśnie to drugie pokolenie. Już są ludzie naprawdę, tak jak zarzucano czasami Reymontowi, że on tutaj tych fabrykantów pokazał, no trochę zbyt bogatych, że to tak te warszawskie salony wyglądały, łódzkie niekoniecznie. Akurat Biedermanowie na przykład żyli na bardzo wysokim poziomie, jak się przenieśli do pałacu. Czy może to tak parę lat, paręnaście po Reymoncie, ale no powiedzmy, mieli już takie tendencje. I do nich w odwiedziny przyjeżdża jakaś daleka rodzina z Niemiec. To zdjęcie to jest po prostu szokujące i przezabawne. Gdzie z jednej strony siedzą ludzie, którzy wyglądają jak arystokraci. A tu bieda znęcą niemalże. Nawet nie tyle chodzi o to, że bieda, tylko siedzi taki pan w jakimś takim opinającym go za małym surducie i do zdjęcia trzyma widelec, a na widelcu jest nabity serdelek, autentycznie. Tak to zdjęcie wygląda. Więc jakby stąd oni przyszli. Natomiast Borowiecki, nie mówię, że Polacy to jakby też... No, ale tutaj, on reprezentuje w jakimś właśnie, sensie polską Ale szlachtę. Borowiecki przychodzi ze szlachty. Więc to jest człowiek, ja nie twierdzę, że lepszy, ale to jest człowiek, któremu wpojono do głowy zupełnie inne rzeczy, niż wpajano do głowy właśnie tym Niemcom. Zresztą o tym chyba Kessler mówi, że wy macie jakąś tam kulturę, ale wy nie macie kultury fabrykanta. Tak. No zresztą Reymont wbija też trochę szpileczkę jednak tym polskim szlachcicom. Takim byłym właścicielom ziemskim, powiedzmy, którzy nic nie potrafią. Ale naprawdę, to jest świetne. Bardzo jest wymowna ta scena, to chyba Jaskulski, tak? Który przychodzi do niego po prośbie, bo tutaj nagle stracił wszystko i ma jakieś małe mieszkanko, ale nie będzie za parobkę u Niemca robił jako stróż w magazynie chyba, bo tak Borowiecki. No to jest przecież bardzo symboliczna scena. Ale jak mówimy o tej kulturze, to dla mnie, ja pamiętam, bo patrzę teraz na tę powieść trochę jako na coś, co wydarzyło się w Polsce 100 lat później, dokładnie, mniej więcej lata 90. I pamiętam, jak był początek lat 90. i mój ojciec
usiłował otworzyć jakiś biznes z Austriakami. I pamiętam, że przyjechał ten Austriak do Polski i oni tam coś rozmawiali na temat produkcji kostki Bauma czy czegoś takiego. I ten Austriak powiedział: strasznie trudno się z wami robi interesy, bo wy nie potraficie zrozumieć, że zarabia się 5% rocznie, 7%. Tu wszyscy chcecie zarobić 30% w ciągu roku. Tak się nie da. I powiedział: jest pan czwartą czy piątą osobą, z którą rozmawiam i której, jak mówię, że to się tak zarabia, że taki biznes możemy zrobić, to mówicie, że nie chcecie, bo chcecie mieć od razu złote góry. I to jest, moim zdaniem, to się nie zmieniło od 100 lat. Nie mamy kultury, nigdy nie mieliśmy kultury tej takiej silnej protestanckiej, tą, którą Max Weber opisywał. Znaczy mieszczańskiej. Mieszczańskiej, takiego do bólu powtarzalnego zyskiwania po trochę, tylko no jak pan w duszu, się no, siądzie na koń z synowcem, jakoś to będzie. Dawaj pan, robimy różne rzeczy. To tu bardzo widać. No. No tu jeszcze widać tą taką pewną skłonność też do takiego, no powiedzmy na przykład wytwarzania tandety w celu szybszego bogacenia się i to jest to też przeciwko czemu trochę protestuje tak. Baum, tak? Swoją też postawą. Powiedzmy, ale, stary znaczy, Baum. Baum i Borowiecki. Też, tak, bo, tak, bo tak. To tak, jest bo to właśnie... Moryc głównie jest tak. zainteresowany. Ale nie, no poczekaj, jest rynek, oni chcą na to sprzedawać. No Borowiecki mówi, ja nie chcę z wami konkurować, ja będę do innych sprzedawał. Natomiast wydaje mi się, że to jest akurat, w ogóle nie brałem tutaj kontekstu narodowego, to jest typowi biznesmeni, jedni robią tak, drudzy robią tak, mają jakieś pomysły, mają różne sposoby widzenia świata. No tak, ale zacząłeś od tego, że Niemiec zarzucił Polakom, że chcą za szybko, więc też masz narodowy jakiś... Ale nie, wydaje mi się, tak że... tak się nie da uprościć. Nawet jak robisz na tandecie, to też jakoś rośniesz pomału. Oni do tych pieniędzy nie doszli jakoś znowu aż tak szybko. Oni wspominają, że zaczynałem, to byłem zupełnie nikim. Nie, no produkcja tandety to głównie jest oszczędność czasu, więc nie da się tak chyba, jak mówisz. To ja wam też ciekawostką znowu przerwę. Nie wiem, czy wiecie, że w Łodzi powstała powieść właśnie w latach 90. i opisująca lata 90. w Łodzi, będąca taką, no nie kontynuacją, no bo to ciężko powiedzieć kontynuacją, ale takim właśnie nawiązaniem do Raymonda, jakąś taką może trawestacją, zatytułowana Ziemia Nawrócona. To jest taki łódzki pisarz. Andrzej, ale to fikcja literacka? To jest tak zwana powieść z kluczem. Czyli bo tam jeszcze mamy... jest ten, to chyba jest reportaż o Łodzi Józef Jaka i... Mhm. Oj, zapomniałam nazwisko. Tego drugiego dwójka napisał, ale to mnie przypomnę sobie, mów o tym. To jest taka powieść właśnie opisująca łódzkich biznesmenów z lat 90. Słaba. No niestety, znaczy to nie jest wybitny pisarz, on sporo pisze o Łodzi, o mafii łódzkiej też powieść miał, też nawet no, pod pewnym względem ciekawą, ale tutaj jakby no wychwycił, to jednak no, trzeba przyznać, wychwycił pewne podobieństwa lat 90. Tak? I tego, no. tak. Natomiast no, sama książka ja jednak jest, znaczy da się ją znaleźć, bo to mnóstwo egzemplarzy. Nie, z ciekawością w sensie przeczytam. Tak, ale to nie jest udana powieść. Ja... I to też trzeba, to też chyba trzeba być z Łodzi, żeby rozpoznawać te postacie. Podpowiadał, że na przykład pan Jaskółczyn to jest ptak. Ten, tak. Okej. Nie, teraz mi się przypomniało, ja mam na myśli Łódź, miasto po przejściach bodajże. To jest też jakieś takim spojrzeniu na Łódź współczesną. Dlaczego się też na przykład artyści zachwycali Łodzią. Miasto takie postindustrialne dzisiaj. A z drugiej strony też miasto, z którego się wyjeżdża. Bodajże, mówię o tym, co mi się kojarzy, bo ja tego nie czytałam, ale... W ogóle bardzo ciekawe, jak mówimy o Łodzi, bo ja w Łodzi byłem po raz pierwszy lat temu z 15, no 10 i byłem zachwycony Łodzią, mimo że już to była taka naprawdę biedna Łódź, biedne miasto. Pamiętam, że chciałem zapłacić taksówkarzowi kartą, on powiedział: panie, jaką kartą, gotówką? Ja myślałem, że nie będę miał, zapłaciłem jakieś grosze za przejazd i mi się Łódź bardzo podobała z tym takim, no jako byłem tam kilka dni, nie? Kilka razy z takim splinem i to było w ogóle bardzo ciekawe. Natomiast jak miałem osobę w rodzinie, która pojechała studiować do Łodzi, to się wyniosła stamtąd po roku, powiedziała, że nie da rady tego miasta znieść takiej jako jakiejś atmosfery. Ja no, byłem w zeszłym roku, obiegowe, w wakacje trochę, byłem że zachwycony. Miasto bez perspektyw, to gdzieś tam słychać w tak zwanym obiegu. Z Łodzianami chyba jest tak, że albo kochają, albo nienawidzą Łódź.
No, to... Ale pewnie też jest wiele, wiele twarzy. No i miasto z jednej strony tak. robotnicze, z drugiej przecież z wielką tradycją i w ogóle dla osób, które się też literaturą przecież zajmują, to przecież jest miasto i dla polonistów, i dla rusycystów, i dla germanistów, i dla jidyszystów. Przede wszystkim w Łodzi urzędował największy polski twórca wizualny, czyli Władysław Strzemiński, to nie zapominajmy. No tak, tak. No. A David Lynch też chciał tam kręcić filmy, się zachwycać, tak, ale kręcił, słuchajcie, kręcił, właśnie, kręcił. Jeszcze mi się przypomniało, że jest, nie wiem, czy któryś z was to czytał może, Macieja Świerkockiego, to jest chyba Ziemia obiecana po lata? Coś takiego Oficyna to wydała? Nie, to nie kojarzę. To po to bym też chciała sięgnąć. Niekoniecznie, ale muszę, ja z kolei mam taką refleksję. To jest podobno dialog z Reymontem, więc też tutaj czytałem dużo Reymonta, pomysłów nam się... Zaglądałem w ogóle do... Znaczy, i też do filmu, to muszę powiedzieć, że nie wiem, na czym to polega, ale jest coś strasznie pociągającego dla kultury masowej w tym okresie rewolucji przemysłowej. Ja mam, no, 20 lat interesuję się grami planszowymi i dwie, znaczy jedna z takich najlepszych gier w ogóle strategii ekonomicznych nazywa się Brass. O nie. I to jest... I to jest, tylko nie zaczynajmy o gra. Nie, ja ci to powiem. To jest gra, która jest mózgotrzepem, jest strasznie prosta, a jednocześnie opowiada o rewolucji przemysłowej w Anglii i jest cały zestaw gier, które się nazywa 18XX, które są grami, który Morris by się odnalazł, grami kolejowymi, które mają bardzo prostą logikę, natomiast są tak okrutne i tak brutalne w tej swojej prostej logice. I jest coś niesamowitego dla mnie, że jak pamiętam, jak zaczęliśmy grać w Brassa, to po prostu człowiek się czuje, autentycznie czujesz się jak Borowiecki, produkujesz, przewozisz tą bawełnę, sprzedajesz te rzeczy, kupujesz te huty, coś niesamowitego, a z kolei w tym 18XX jest wątek, no, kolejowy, ale nadal jesteś tylko prezesem, masz udziały, możesz komuś, kogoś zbankrutować, sprzedać, wcisnąć coś. Jest coś niesamowitego. 20 lat gram w gry. Są tylko dwie, które uważam, że są arcydziełami. To są te, które dotyczą tego okresu. Koniec, kropka. Ja powiem ci, że nienawidzę Brassa, ale to z innych chyba trochę przyczyn. I to, znaczy może właśnie z tych samych, dla których ty kochasz, bo moja żona z moim bratem uwielbiają Brassa i po prostu co jakiś czas mnie zmuszają do grania w to. I najgorsze jest to, że... Idą po prostu... święta, będzie tak, granie. Tak. Najgorsze jest to, że tam jest po prostu tyle wyjątków od reguł, że ja się zawsze pogubię. Nie wiem dlaczego, bo na przykład Gra o Tron, która jest chyba bardziej skomplikowana, nie mam z nią takich problemów, natomiast z Brassem mam straszliwe problemy. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście ona wizualnie jest rzeczywiście świetnie zrobiona i oddająca te realia. Tak. A ty mówisz o którym? Tym nowym wydaniu? Taki Brass Birmingham, takie kwadratowe pudełko. Tak, tak. Ale to też, nie, to ja mam pierwsze wydanie jeszcze. Bo jest też wersja 3D taka przez internet i tam można sobie A, właśnie... A, to nie, to ja mam, nie, to ja nie patrzę na wersję wizualną, tylko patrzę na... Nie, planszową też graliśmy, tak, i w taką. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy, bo jeśli ty mówisz o kulturze masowej, to przecież trzeba o steampunku wspomnieć. To jest cały nurt w literaturze i to kto wie, czy nie przerósł tego, z czego wyrósł, czyli z cyberpunka i nie stał się jednak bardziej chyba ambitny i być może ma nawet więcej do powiedzenia dzisiaj, a zaczynał tylko w zasadzie od tej warstewki wizualnej, prawda, że to jest taki nurt, który w XIX wieku coś nagle poszło inaczej i tam w zależności od tego albo się jakaś magia obudziła, albo jakiś pierwiastek odnaleźliśmy, albo historia się potoczyła inaczej. To jest ta fascynacja tą stroną wizualną, prawda? No i oczywiście też te wszystkie procesy, o których pisał Reymont. Ja miałem kiedyś taki pomysł, znaczy mam go w sumie nadal, jak był taki komiks Liga Niezwykłych Dżentelmenów, tak? I ja sobie wyobrażałem, żeby zrobić coś takiego z postaciami z polskiej kultury, czyli tam na przykład można by było, nie wiem, Stasia Tarkowskiego wziąć, tego... Jakichś bohaterów Tomka różnych, Wilmowskiego, tak? Tak. I tym człowiekiem, który by ich finansował, byłby taki stary Borowiecki, który właśnie... taki dojrzały. Tak, taki już nawet taki bardzo już stary, tak właśnie finansuje tych niezwykłych bohaterów, żeby właśnie tam, no nie wiem, kraj ocalili, czy świat w ogóle, tak? Więc tak go widziałem w takiej roli. No to Ziemia obiecana, proszę, może zanim inspirować. Zanim skończymy, to tak.
Igor, czy ty nie masz jakichś wątków, które ty chciałeś poruszyć? Bo też przyszedłeś nawet jakimś artykułem, który jest tak, najlepszy. Tak, bo Igor przyniósł jeszcze artykuł, to może tak, coś powiedzmy. Przyniosłem artykuł Magdaleny Popiel od topografii do przestrzeni mitycznej, analiza przestrzeni w ziemi obiecanej Raymonda. Bardzo mądrze zabrzmiał. Tak, i to znaczy to jest taki dość trudny artykuł. To jest esej. To jest artykuł naukowy. Analiza przestrzeni Raymonda w Ziemi Obiecanej. Ciekawostka, bo ty wspomniałaś o tym, że Wajda Wesele chwilę wcześniej robił. Tak, tutaj, chyba nawet bezpośrednio przed Ziemią Obiecaną. Magdalena Popiel zestawia właśnie, bo ona rozpatruje Raymonda tak bardzo geometrycznie, czyli koła, linie, bada u niego jak wyglądają i właśnie symbolikę koła u Raymonda zestawia z tańcem chocholim w Weselu, więc to jest taka ciekawostka, ale ja szukałem czegoś innego, nie znalazłem w tym artykule, bo ja cały czas żyję nadzieją, że dojdę do tego, gdzie znajdował się Kurów. Majątek, tak? Ta wieś. Ja po prostu... Żeśmy się przy Konopielce zastanawiali, czy istnieją, czy istniały taplary. Gdzieś pod Białymstokiem. Znaczy, chyba nie znajdę tego Kurowa, ale po prostu szukam go w tych podłódzkich miejscowościach i zawsze jest jakiś element, który mi się nie zgadza. Natomiast, znaczy, on musi być gdzieś bliżej południa niż północy, bo Karczmarek, tak? Mówi w pewnym momencie, że tam kuma... Karczmarski? Tak, zgadzam, przepraszam, rzeczywiście. Że kuma z Hojen spotkał. Hojny to obecnie już jest część Łodzi, wtedy to była wioska na południu od Łodzi. Nawet taka jedna z większych, ona własny kościół nawet miała. Ale cały czas mam takie wrażenie, że Raymond być może był, bo bardzo dużo elementów, większość się zgadza prawie, że z Lutomierskiem. I to jest też takie teraz już miasto. To może połączył, trochę wziął z tego, trochę z tego, nadał inną nazwę. Jest jakiś to, Kurów na pewno tak, gdzieś istnieje. Bo są Kurowice pod Łodzią, ale Kurowice nie mają nic wspólnego z Kurowem. Okay. To jest zupełnie w ogóle inna miejscowość. Natomiast topografia Kurowa z tym, co jest w Lutomiersku, że na przykład dwór jest bardzo blisko klasztoru, który w tamtym okresie był już skasowany. No tutaj ostatni mnisi dożywają swoich dni, jak tam było w Lutomiersku, czy tam jeszcze jakiś żył, czy nie, ale taka sama historia, że klasztor też skasowano. W pobliżu są łąki, odległość dorożki jest, dorożką do Łodzi jest bardzo bliska, no ale z kolei nie było pożaru, bo tutaj to jest miejscowość zaraz po pożarze. No, ten pożar był jeszcze wcześniej, więc może, no może tutaj, no i zakon mi się też nie zgadza, więc to mi się też zupełnie tutaj nie zgadza. Kościół parafialny też jest w trochę innym miejscu. Widzę, że to taką kwerendę. Bardzo. Ja szukałem po prostu tych miejscowości. Widzisz, to kogo zaprosić. Ale w ogóle nie mieliście wrażenia, bo jak czytałem tę książkę i w ogóle jak widziałem też jak filmu, pamiętam, to zastanawiam się, po czorta Raymond ten Kurów wstawia. Znaczy ja go rozumiem. Mhm. Ja go rozumiem, dlaczego jest potrzebny jako pewien zestaw wartości. Ale jak mnie to nudziło, te historie tam, kto... O, to ja odwrotnie mówię. Mi się to podobało, ale też nie uważam, miasto, żeby tego... Miasto. Za dużo. Miasto przeważa. Ja się zastanawiam w ogóle, do jakiego stopnia to jest polemika gdzieś z Soplicowem. Bo przecież w ogóle Anka się pojawia jako Zosia, że to nawet ktoś komentuje, tak, że jest jako Zosia. Max. A to, tak. Co też jest ciekawe, że Niemiec komentuje, że ona też tam odpowiada, Zosia. Że Zosia to co innego. Ja wiem, ale pamiętam, czytałem to i myślę tak, Boże, przecież to jest normalnie Soplicowo pokazane tutaj. I też jest właściwie koniec pewnego świata. Tak u Mickiewicza on się w jakiś sposób kończy, tu się kończy inaczej. No i moim zdaniem to jest bardzo potrzebne, przynajmniej na początku, żeby dokładnie opisać powiedzmy tę sielskość w Kurowie, no bo przecież oni się w pewnym momencie przenoszą. Przenoszą się do miasta, do zupełnie innych warunków, do o wiele mniejszego mieszkania z jakimś fragmentem ogrodu i tutaj chodzi o to zestawienie, więc jakby trzeba pamiętać. No nie była tam Lewiatana, więc jakoś mnie to nie porywało. Tak. Nie, mnie to, ale właśnie też w takim rozumieniu też tej konstrukcji psychologicznej powiedzmy Borowieckiego, to ten wątek Kurowa uważam za istotny. Jak bardzo on się odciął od swoich korzeni, że wracał do Kurowa i po jednym, nawet nie po jednym dniu, po 5 godzinach chciał wracać. Już tam się nudził, nużyło go wszystko, już nie wspominając o tym, że jakieś miał romanse i tak dalej. Inne sprawy, które go angażowały, ale po prostu ten Kurów niewiele już dla niego znaczył. Stąd wydaje mi się, że ten wątek jest bardzo ciekawie poprowadzony. I Anka była też pewnym takim symbolem czegoś, z czego on zrezygnował, bo przecież ona była dla niego
no taką męczącą trochę istotą w pewnym momencie. Nużącą, może lekko naiwną, jest taki z przesadną moment, taką on, dobrocią swoją. Jak on zauważa, tak jak Tadeusz w którymś momencie zauważa u Telimeny pewne rzeczy, on też w którymś momencie patrzy i ona mówi tak, ale ona nawet nie jest... Taka ładna. Ładna. Mm-hmm. Jest taka miła. Pospolita. Jest miła, ale nie jest ładna. No dlatego ja nie w tą jego przemianę końcową to tak nie wiem. Mówi, no fajna ta Anka, ale milion mady tutaj. Nie, no. Ale tak, też pamiętajmy, no. On przecież skorzystał chyba z, bo był zaręczony z Anką, korzystał z jej... Pieniędzy. Tak. Ale żeśmy zamknęli wątki. Ale nie, poczekaj, a ja mam jeszcze, bo mam jeszcze dwie rzeczy. Jedną rzecz chciałem zapytać, czy jest tak, że któraś postać z filmu, na którą z postać z filmu patrzyliście w ogóle inaczej niż w książce? Ja najpierw czytałam książkę, to było w liceum. Zaraz potem oglądałam film. Jeszcze wtedy nie odebrałam filmu aż tak, żeby widzieć książkę, że jak bardzo jednak to jest inne. Znaczy widziałam pewne zmiany, które zastosował kompletnie jakby reżyser. Natomiast tak mnie to nie raziło. Natomiast mi brakowało po prostu pewnych postaci. Mhm. To chyba to, co najbardziej czułam, że jakby... Ale potem, no tak jak mówiłam wcześniej, tłumaczyłam sobie to tym, że jest jakaś wizja reżyserska, że to jest jednak inne dzieło w innej konwencji, ja sobie coś wybieram i robię sobie jakąś interpretację. To tutaj jakby przyznaję to prawo reżyserowi. Chociaż, no, tak jak powiedzieliście, no, to też jest wypaczenie waszym zdaniem, ale co do postaci, skrajnie nie mam poczucia, żeby jakaś postać była zupełnie inna niż w książce. Tak jak wy na przykład mówicie o... Ja nie mówię o innej książce, że ty inaczej odbierałaś. Bo ja tak mam, tak na przykład postać, tak. Na którą zupełnie inaczej patrzę, no, wcześniej patrzyłem. To ja tak mam z Madą Miller. Bang. To jest postać, która w książce jest zwykłą, prostą, zachukaną trochę dziewczyną. Natomiast w filmie z nią jest coś bardzo poważnie nie tak. I ciężko powiedzieć co, ale tam coś Bożena Dykiel ją tak pokazał. To... Ekspresjonizm taki wszedł, mam tak, wrażenie. Ale ja mam wrażenie... Ale to mówisz o tym, że przypomina osobę specjalnej troski tak, czasami. Tak. To jest dokładnie ta osoba. Ona i Miller. Mhm. I obie są tak podkręcone u Wajdy, że jak czytam książkę, myślę, niemożliwe. Ale wiecie, co ja wam jeszcze powiem? Jest też takie istotne dla mnie, szczerze mówiąc. Nie, no, dla mnie jest to... Płaska postać, dosyć taka... No nie, aczkolwiek może dobra, powiedzmy. W filmie myślałem w ogóle, że Borowiecki ożenił się z kimś, kto jest specjalnej troski, tak. To jest niespełna rozumu. Tymczasem potem w książce, ja Boże, ja im kibicowałem, to byli ludzie do pewnego stopnia stworzeni dla siebie tam. I sobie myślę tak, Boże... Jak oni do siebie pasują. Jaki ten Miller jest sensowny, który jest prostym człowiekiem, ale się tego nie wstydzi. A z kolei ja na to nakładałem, oglądając w młodości, filtr takiego tempego prostaka, a to jest złego, a to jest... Teraz czytając, myślę, sympatyczny, Boże, sympatyczny, normalny człowiek. Dorobił się, ma świadomość. No dlatego mówiłem, że wśród tych fabrykantów Miller nie był tym krwiopijcą. Ja wiem, tylko że film go zupełnie inaczej pokazuje. Pokazuje, człowiek zwraca uwagę, on chodzi, pokazuje po tym pałacu... I w ogóle, no, ta scena jest w książce, ale w całości wybrzmiała zupełnie inaczej. Ta para jest kompletnie tam inna. Co do Mady, to ja bym je jeszcze może tutaj obstawiała jednak na pewne takie możliwości aktorki, która jednak no gdzieś tak. Tam... No, jak, ale tak, nie. W drugoplanowych rolach odgrywała nie. Często. Jak teraz znam książkę i widzę to, to moim zdaniem teraz już w ogóle w filmie tego nie widzę. Po prostu jak się nie zna książki, to... Da się pewne rzeczy doszukać, a teraz widziałem dokładnie to, co widziałem w książce, widziałem w filmie. Ale widziałem inaczej bez książki. Ale powiem wam szczerze, dwie rzeczy jeszcze w kontekście Millerów. Pierwsza właśnie związana z Madą Miller. Przypomina mi się, jak ja nie wiem, ile miałem, ze 14, może 13 lat, mieliśmy w Łodzi taką wycieczkę szkolną po tam różnych miejscach właśnie historycznych. I ja do dzisiaj pamiętam, jak ja wtedy filmu jeszcze nie widziałem. No wiedziałem, że tam Wajda, Ziemia Obiecana, Raymond, no że jest coś takiego, bo tam pomnik przecież Raymonda stoi w Łodzi, chociaż bardziej do chłopów nawiązuje niż do Ziemi Obiecanej, bo Raymond kłosy jednak trzyma na pomniku. Ale
Pamiętam, jak przewodnik powiedział, no, będziecie starsi, obejrzycie sobie taki film, tu właśnie jest ta scena, była tam kręcona, kiedy główny bohater spotyka się z taką trochę ograniczoną umysłowo dziewczyną i tak ja to zapamiętałem. Później jak oglądałem film, aha, no tak. Potem zerknąłem do książki i okazało się, że coś poszło nie tak. Natomiast druga sprawa, ta właśnie słynna scena z pałacem i Millerem. To jest ten przykład, gdzie wychodzi trochę niezrozumienie przez Raymonta łódzkich realiów. Zresztą scena jest zaczerpnięta chyba właśnie z tej bawełny, jeżeli dobrze pamiętam. I co więcej, później ją też Bartkiewicz przywołuje w jednym ze swoich artykułów. Czyli ta scena, że fabrykant mieszka w jakimś tam domku sobie, a pałac to se zbudował, tak? I ten pałac sobie stoi. I to jest wszystko pokazywane jako coś takiego, no, zabawnego, pokazującego, no, jakąś tutaj głupotę tych fabrykantów. A to wcale nie było takie głupie, bo pałac dla fabrykanta, przynajmniej dla tego pierwszego pokolenia, to nie był budynek mieszkalny. Oni nie budowali. Pałac był tym, czym dla jakiegoś dzisiaj dla korporacji jest jakiś biurowiec. W pałacu się pracowało. No, przecież nikt nie mieszka tam, gdzie pracuje. To było zupełnie naturalne. W pałacu można było na przykład zorganizować wystawę jakichś tam materiałów swoich, tak? Albo zaprosić przyjęcie. Po prostu kogoś. Przyjęcie po to oczywiście, żeby zrobić interesy. Natomiast te skrzydła mieszkalne z reguły do pałaców dostawiało drugie pokolenie. No bo na logikę będziemy mieć bliżej, prawda? Więc to trochę tak, no to wynikało... Ciekawe spojrzenie, ciekawe wątek. Wynikało z tego, że Raymond po prostu był z zewnątrz, tak? I dla niego to było dziwaczne, no bo pałace buduje się po to, żeby w nich mieszkać. Wracamy do początku naszej rozmowy. Pisał książkę zza szyby. Nie chodził, nie oglądał. To może nawet przepisał, bo ta scena na pewno jest wcześniej. Nie, no trochę się śmieje teraz. Tak, ale to też o czymś tam świadczy, prawda? Nie pamiętam, czy to właśnie z bawełny, której zresztą nie lubił, czy z jakiejś jeszcze innej powieści, ale na pewno to skądś zaczerpnął. To jak już tak wracamy, to ja jeszcze taki najzabawniejszy żart moim zdaniem u Raymonta. Nie wiem, czy wychwyciliście. Związany z tytułem powieści. Zwróciliście uwagę, gdzie jest o ziemi obiecanej w ziemi obiecanej? Oj, tam pada, to pada, jest. Ale nie pamiętam. Czym ale jest nie pamiętam. Ziemia obiecana, nie, nie. Tak, ale... Nie. I teraz to jak słuchałem z audiobooka. Chodzi mi bardzo... To scena u Mendelsonów, gdzie jest rozmowa, tylko nie pamiętam już kogo z kim, mężczyzny z kobietą na pewno, i tam jest ta kobieta, która mówi o tych francuskich sentymentalnych powieściach, jak to ona właśnie czytała tutaj tego autora, no a on tak mówi, że no nie, to nic specjalnego. Powieść, którą oni wymieniają, to jest powieść, która istnieje naprawdę. Tak. I jest jej francuski tytuł brzmi Ziemia obiecana. Tak, o tym mówi. Tak, i to jest rzeczywiście istniejący tytuł. Ja pamiętam, pytałem nawet znajomych profesorów, czy to jest możliwe, że Raymond to zrobił świadomie, i oni mówią na 100%. No to też mam odpowiedź na pytanie, czy to jest jakaś ironiczna, czy nie. Nie, to on się zainspirował. Znaczy oni twierdzili, że to był żart po prostu, że Raymond no miał poczucie humoru, no to mu trzeba przyznać. Easter eggi, no to jest coś dla kogoś schowane, ktoś wie, to se znajdzie i się ucieszy. A ja jeszcze ciekaw jestem, bo Ania tego nie zna, pozna w tym roku, bo już się zobowiązała, że pozna. Jestem, Igor, ciekaw w twojej opinii, czy dla ciebie opowiadanie Wieczny Ogień Sapkowskiego to jest nawiązanie parodii jakiejś Ziemi Obiecanej. Słuchajcie, bo nagramy drugi podcast zaraz. A dlaczego do Ziemi Obiecanej? No bo to jest cudowne opowiadanie kupieckie o tym, jak się robi interesy w Nowigradzie, tak? W Nowigradzie, tak. Dainty Bieberfeld i po prostu przewałki, jak opowiadanie. Co możliwe, bo Sapkowski jest słodzianinem, zresztą większość życia w Łodzi spędził. Mhm. Jest też kupcem, no bo po tak, jakiejś tam handlowej szkole, więc myślę, że bardzo możliwe, tylko że w momencie, jak ja czytałem Wieczny Ogień, to chyba wtedy byłem jeszcze przed lekturą Ziemi Obiecanej. Ja nie biorę pod uwagę, że ktoś może nie czytać co roku, tak jak ja akurat. Także... Ale Sapkowskiego czy Ziemi Obiecanej? Sapkowskiego. Okay. Tak, więc ja po prostu... Nie, znaczy akurat do opowiadań nie wracałem. Ja, jeśli chodzi o Sapkowskiego, to mam podobne zdanie na temat jego twórczości, jak on sam. Czyli ja wracam do trylogii Husyckiej, bo to uznaję za jego najwybitniejsze. A to też jest na audiobooku znakomita podobno produkcja. No, ja może w tym roku zrobię po raz drugi po latach. Ja będę opowiadania jednym. Ja jestem fanem opowiadań. No dobrze, to było...
A wiecie, że jest coś, co nazywane jest kontynuacją Ziemi Obiecanej, napisanej przez Raymonda? Jest opowiadanie o fabrykancie bezimiennym, który podobno jest tu właśnie pani Popiel wspomina, a zaraz nawet może uda się... Posłuchajcie, to przypomnijmy naszym słuchaczom, ile my tutaj dzisiaj przywołujemy w kontekście różnych nawiązań. Mhm. Jest Ziemia Nawrócona, tak? Tak, to mówiłeś? Jest Makowiecki. Jeżeli tak, Ziemia obiecana po latach Macieja Świerkockiego. Mm-hmm. I teraz to, co mówisz, Ziemia obiecana ciąg to dalszy. To są opowiadania, to myślę, że tutaj inspiracje. Szukam. Bo wciąż wydaje mi się, jest bardzo wielu miłośników tej. Ale to jeszcze jak Igor szuka, to dla mnie teraz kolejne nawiązanie Sapkowskiego tutaj jest takie, że przecież Sapkowski też napisał jedno opowiadanie, które się nazywa Coś się kończy, coś zaczyna, gdzie spotykają się wszyscy bohaterowie i które jest nieoficjalną kontynuacją całej jego twórczości, ale no traktowane jest przymrużeniem oka, bo tam się wszyscy ze wszystkimi spotykają, wszystko się rozwiązuje, ale teraz jak powiedziałeś o tym, co zbierzesz rany, to jest kolejne. Nie znajdę. Łódź rządzi po prostu. Ale to jak znajdziemy, to damy w opisie, bo my tak zawsze z Marcinem właśnie, jak nam w trakcie rozmowy uciekają jakieś wątki. I potem nie tak robimy samo ja tego, muszę tą panią Moszkowską sprawdzić. Na skraju. Chyba jedno opowiadanie chyba miało tytuł Na skraju taki tytuł ma cały zbiorek, a tam jest jeszcze opowiadanie W ciemności. Jakieś takie są te tytuły. No nic, teraz przestrzeni. Nie przygotowałeś. Ale za dobrze się przygotowałem. Tak, czytałem to 5 minut przed wejściem tutaj, bo to jeszcze spokojnie. W tym. No i niestety gdzieś mi ten umknęło. Co do nawiązań, podobno zresztą by ten Singer, braciaszkę nazi. Zakończenie tak, również wzorował na Raymondzie. Tutaj krytycy się dopatrują bardzo takich bardzo, bardzo takich widocznych zależności. A ja ponieważ o Rocie wspomniałem na początku, to bardzo polecam Hotel Savoy. Tak jak mówię, w Europie... Robiłeś chyba o tym jakiś materiał, mi się kojarzy, że chyba słuchałam. Możliwe, że wspomniałem tylko. Jakiś... Albo wspominałeś osobno właśnie. To chyba nie, bo to jest taka powieść o Łodzi, w której A nie, nazwa... przepraszam, komentowałeś u mnie kiedyś i polecałeś. Tak, teraz. Bo to jest powieść o Łodzi, w której nazwa Łódź nie pada. I dlatego, znaczy, dlatego w Łodzi jest zupełnie nieznana, a drugi powód jest taki, że no jakby w PRL-u no ten przedstawiciel burżuazji niemieckojęzycznej, straszny Rot, no to kto go tu będzie czytał, jak my tutaj mamy tego Raymonda, a to jest powieść naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, choć dużo krótsza i chyba dużo bardziej symboliczna i też o innych jednak, inne tematy podejmująca. Ale rzeczywiście, no mamy na przykład w Łodzi też inną powieść, która ewidentnie nawiązuje do Raymonda tytułem Ucieczka z Ziemi Obiecanej. I to jest powieść Rymkiewicza, ale Rymkiewicza w sensie dziadka, to znaczy ojca nie poety. Nie tego od poezji. Jego ojca. Jego ojciec był pisarzem. Czytałem tylko tę jego jedną powieść, pisał powieści historyczne, patrząc po recenzjach, pisał bardzo złe powieści historyczne. Natomiast ta książka jest bardzo nierówna, ale jest szalenie ciekawa, ponieważ ona opisuje losy fabrykantów niemieckich po II wojnie światowej. Problem polega na tym, że Rymkiewicz napisał ją w latach 40. Już w momencie prawdopodobnie po zjeździe szczecińskim, czyli no 48 trzeba było, jakiś, tak? Tak, trzeba było zrobić coś z tą powieścią, żeby ona się mogła ukazać. Więc Rymkiewicz wsadził w nią całą historię łódzkiego ruchu robotniczego od początku do samego końca i tego się czytać nie da, ale jak się to wykreśli, chociaż to jest ciekawe historycznie, bo on dużo wydarzeń... Po korekcie, po cenzurze. Dużo ciekawych wydarzeń historycznych, takich jak z zamachami na fabrykantów, jak z działalnością na przykład PPR-u w czasie okupacji, tak, tam dużo ciekawych takich wątków jest, tylko no one są niestrawne dzisiaj, ale to, co pozostaje, to jest coś niezwykłego, jak na czasy, w których się pokazało i pamiętam, że w latach 60. Pojawiła się taka recenzja w łódzkiej prasie, gdzie pisano, że myśmy chyba tej powieści nie docenili, bo to jest pierwsza powieść u zarania PRL-u, w której ktoś bierze w obronę fabrykantów. Tamta postać fabrykanta jest jakby syn
fabrykanta, który się odciął od tego ojca złego Niemca, tak, który był krwiopijcą. I tak jak ktoś mu mówi, to teraz ty się będziesz bawił w komunizm, bo ciebie na to stać. Dokładnie takie zdanie pana. Pojawia się jako taki bohater, katalizator, wujek, który był partyzantem w Narodowych Siłach Zbrojnych i jest, wcale nie jest negatywną postacią, więc to już w ogóle jest szokujące. I co więcej, w finale okazuje się, że ta wizja tego właśnie ojca krwiopijcy, którą ten syn miał, rozpada się, że on te wszystkie sytuacje z przeszłości bardzo źle interpretował. Jak on poznaje prawdę, to okazuje się, że ten ojciec no wcale nie był taki zły, jak on go widział, że te wiele jego decyzji został do nich albo zmuszony, albo po prostu źle je zinterpretował, a ci robotnicy, do których ten człowiek tak dąży, go po prostu odrzucają, bo on nie jest jednym z nich, no tam go łączy jeszcze, znaczy dzieli ich religia, dzieli ich pochodzenie, dzieli ich sytuacja finansowa i oni nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Oni mówią, no ty nie jesteś jednym z nas na razie, tak? Więc to jest bardzo ciekawa powieść. No i ciekawe, że nieoczywista. No, jeszcze w takich latach, nie? Tak, no ale to właśnie ten wątek ruchu robotniczego był chyba po to, żeby cenzura tam to jakoś przemieliła, przełknęła i puściła, prawda? Ale to tak samo byłby, ja wiem, że może monotematyczny jest to, ale tak samo była pisana teoria widzenia Strzemińskiego, żeby mu to puścili, a jemu to nie puścili, ale on tam powstawiał całe takie fragmenty, które są takie wstawione wątki marksistowskie, takie widać po prostu wklejone akapity. No to no, musiał. Nie pomogło. Słucham? Musiał. No musiał, ale tak nie pomogło. No, ale... ale też tak łódź stawiała. No dobra, panowie, tośmy pogadali trochę. Jak w tym teledysku promującym film, nie wiem, czy widzieliście, Trzech Panów Śpiewa, to tam było, minęło, koniec. Tak? Bardzo, bardzo dziękujemy naszemu gościowi. Bardzo dziękujemy. Fajnemu gościowi, Igorowi Grawzerow, Lok Literacki. Polecamy słuchaczom, którzy być może nie znają, to zachęcamy do subskrypcji, do zaglądania. No i mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta, że może teraz poczytamy jakieś około ziemio obiecane tytuły, które tutaj tak. Powiedzmy szumnie państwu, że słuchaczom, że mamy listę taką, może nie bardzo długą, ale kilku tytułów, bo uznaliśmy, że zaczniemy od Ziemi Obiecanej po prostu, ale gdzieś tam z Igorem rozmawiamy też tak, o innych. Zobaczymy, jak nam się będzie rozmawiała. Trochę nam chyba tu zeszło, to może jest szansa, żeby kiedyś kontynuować. Ja myślę, że to też dlatego, że to jest książka, która ma jednak takie tło i tyle różnych skojarzeń ludzi, że myślę, że ze współczesną powieścią moglibyśmy mieć trudniej zdecydowanie. No, myślę, tak, a tutaj tak. I o XIX, i o bohaterze, i o fabrykantach, i o mieście, które się zmieniało, przestrzeni miejskiej. No, jeśli mogę jeszcze coś wtrącić, bo ja mam w ogóle taki pomysł, pewnie go nigdy nie zrealizuję, ale bardzo bym chciał właśnie w realiach Łodzi i to co najmniej kilka filmów zrobić, opowiedzieć taką całą historię literatury łódzkiej. Zacząć od XIX wieku, skończyć na tym, co się dzisiaj wydaje, ale co jest o Łodzi. W sensie literacko, fabularnie o Łodzi, tak od właśnie XIX wieku do teraz, no ale to niestety nie mieszkam już w Łodzi, niestety, więc ale to kibicuję, może ci się uda. Tak jest. A tym razem już naprawdę było, minęło. Chcesz zamknąć pociąg po prostu, żeby syrena fabryczna nas zaraz odeśle do domu obecność. Tym razem. Cierpliwym jak zwykle. Wymieniajcie miasta. Łódź. Pisujcie miasta, tak. Łódź, tak. To co, pozdrawiamy i do usłyszenia za czas jakiś. Do usłyszenia i dziękuję za zaproszenie. A my dziękujemy za dotarcie tutaj, do Warszawy. Lodzermanszowi dziękujemy.